Witajcie, z tej strony Konrad i Stream Hardware. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego materiału, do kolejnego dokładnie podcastu. Tym razem moim gościem jest mój kumpel Piotr Korkisz, którego niejednokrotnie na łamach naszego kanału mogliście i zobaczyć, i usłyszeć. Tutaj parę słów o Piotrku. Jest to również szaleniec sprzętowy, entuzjasta, pasjonat i profesjonalny budowniczy stacji roboczych, stacji graficznych z Custom LC. Piotrek jest również przodowym overclockerem, jeżeli chodzi o Ligę Entuzjast w Polsce, jak i również na świecie. No jest moim dobrym kumplem, także witam Cię serdecznie, Piotrze. Piotrek przyjeżdżał, akurat tak wyszło i wpadł Cześć, do nas. Konradzie. Wpadł do nas, więc siedzimy sobie przy stole i nawijamy makaron. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Custom LC. Mamy wypisane sporo tematów, zobaczymy, czy uda nam się wszystkie poruszyć, albo chociaż 16% z tych tematów, że tak się określę, bo to wiadomo, jak się zacznie gadać, no to będzie się gadało godzinami. Tak. Ale okej. W ogóle może teraz, Piotrek, parę słów od siebie. Czemu akurat ten odcinek poświęcony LC? A bo to jest ostatnio bardzo sporna kwestia w wielu sytuacjach. My jako profesjonalni budowniczy takich dużych LC, którzy wiemy tak naprawdę, po co je budujemy, dlaczego je budujemy, jak je budujemy, mamy zupełnie inne zdanie co do tego, jakie wyniki i czy to dobre są wyniki uzyskają ostatnio niektórzy ludzie na YouTubie, co nas bardzo boli, dlatego przekazują niestety błędne informacje, które tak naprawdę mogą zniechęcić w przyszłości ludzi do tego, żeby budować sobie odpowiedni komputer lub stację roboczą na LC, bo po prostu stwierdzą, że z tego może nie być takich korzyści. Wiesz co, ja tu Ci wejdę słowo, opowiem o sobie, że mnie to jakoś nie boli. Ja jakby, wiesz co, nie śledzę tych kanałów typowo mainstreamowych kanałów, gdzie znajduje się tam błędnie zrobione całkowicie custom LC, błędnie, od podstaw. I ja to rozumiem. Jeżeli ktoś nie zajmuje się tym profesjonalnie, to może po prostu nie wiedzieć, co robi. Natomiast ogromnym grzechem i herezją w tym wypadku wręcz jest, nazwijmy to po imieniu, mówienie, że tak jest dobrze, tak powinno być, jest super, świetnie i tak dalej. Nie! To nie jest dobrze zrobiona robota. Ale marginalizowanie tych problemów, które jak gdyby wystąpią tylko dlatego, że przeprowadziło się testy, które miały 15 minut. No powiedz, Konrad, jak dla Ciebie wyglądają testy 15-minutowe czy 20-minutowe stacje? Rozgrzewka, żeby zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek da się z tego zrobić, tak? Dokładnie, to jest... Test 15 minut? To jest, nie jest test. To nie jest żaden test, to jest gra wstępna. Jedynie tak to można określić. To jest coś, sprawdzenie, czy to w ogóle będzie działało, czy nie. Zgadza się. A nie jest to w żaden sposób test na... że tak powiem, długość i wytrzymałość układu. To w ten sposób to nie działa. Testy zajmują przynajmniej kilka godzin ciągłego obciążenia, pełnego obciążenia, nawet kilkanaście godzin na różnych profilach wydajnościowych, co rozumiem jako różne ustawienia RPM pompy, bądź pomp, zależy to wszystko od układu, różne ustawienia... Tak, Wilhelm potwierdza. No, masz rację. Okay, słuszny gniew. Dobrze, no ale no. Co Ci nie pasuje? Tak jak powiedziałem, 15 minut to jest po prostu gra wstępna, tak to można określić, bo nie da się nawet sprawdzić, czy układ, jak on się nasyci, jak długofalowo ten układ tak naprawdę będzie pracował, czyli jakie będą temperatury już krytyczne procesora czy karty graficznej, czy większej ilości komponentów, to wszystko jest oczywiście indywidualnie ściśle związane z tym, jaki jest układ. I testy powinno się robić przynajmniej kilka godzin, bądź nawet kilkanaście godzin ciągłego obciążenia, w pełnym zakresie pracy konfigu, przy różnych ustawieniach pompy bądź pomp, w zależności od konfiguracji, analogicznie coś tam spadło, mniejsza o to w kwestii tego, jaki jest zakres ustawionych wentylatorów, tak? Jak szybko układ się nasyca i to jest wszystko bardzo, zaraz tu będziemy oczywiście rozkładać bardziej na czynniki pierwsze, niemniej no testy stabilnościowo, w ogóle wydajnościowo to jest kilka, ale właśnie, godzin. Nie da rady, właśnie, Konrad, a dlaczego kilka godzin? Dlaczego? No bo przecież tak jak niektórzy pokazali, 15 minut im się temperatura w układzie w zasadzie ustabilizowała. Temperatura cieczy. Dlaczego te kilka godzin? No, to ja bym chciał odpowiedzieć okay, na to to pytanie. Ty chcesz odpowiedzieć. Myślałem, że się mnie... Okay, a tak, to byłaby pustka. Ja bym chciał odpowiedzieć jedną ważną rzecz. W te kilkanaście minut, kiedy na przykład mamy ustawione wszystkie chłodnice z wentylatorami do wewnątrz, nie nagrzaliśmy jeszcze porządnie RAM-u, ani nie nagrzaliśmy jeszcze innych komponentów płyty głównej. W 15 minut zrobiliśmy temu sprzętowi rozgrzewkę i RAM dopiero prawdopodobnie dochodzi do jakichś swoich
jeśli mówimy o górnych granicach, to jest w połowie w tym momencie jakiejś swojej granicy, ale to nie jest nic, co jeszcze pokaże nam, że ten układ, kiedy przesyci się temperaturą z nagrzewania do wewnątrz, no to będzie sypał błędami. To jest podstawowa rzecz, o której trzeba powiedzieć, że my nie mamy tylko tutaj sprawdzić kwestii cieczy. My mamy tutaj również wiedzieć, że wytrzyma nam i będzie bardzo dobrze pracowała sekcja VRM, pamięci RAM i inne komponenty na płycie głównej i na karcie graficznej. Pokazywanie tylko i wyłącznie przez kilkanaście minut zrobienie testów, to jest no... Nie dowiedzieliśmy się jeszcze niczego na temat stabilności tego układu w naprawdę długiej sesji. Jeśli mówimy o stacjach graficznych, w czym jestem specjalistą, no to jest żaden test. Jeśli mówimy o grach, to niech rzuci kamieniem pierwszy, kto nie siadł nagle i niechcąco nie zagrał przez 6 godzin w jakąś grę, która mu się spodobała. Zwłaszcza nową, zwłaszcza bardzo obciążającą. I to nie jest możliwe, żeby w te kilkanaście minut powiedzieć, a no tak, wszystko było stabilnie, RAM działał stabilnie, oprócz tego, że się okaże, że półtorej godziny po, że tak powiem, rozpoczęciu gry, nagle się może okazać, że gra się wysypuje. No i człowiek sobie myśli, nie wiadomo, co się stało. No co się stało? No coś się zagrzało, bo wcześniej nie było sprawdzone. Co to w ogóle jest LC? LC to jest Liquid Cooling. Oczywiście, że podstawową rzeczą w tym jest ciecz, tak? No bo ciecz jak gdyby ma dużą pojemność cieplną. Ciecz potrafi bardzo dobrze, bo ma większą gęstość, odbierać temperaturę, czyli energię cieplną z zimnej płyty, czyli cold plate. Potrafi więc odbierać też efektywnie ciepło poprzez materiał interferencyjny z komponentów komputera. Tylko problem polega na tym, że to jest tylko jeden aspekt. LC jest po to, żeby całość najchętniej, całość tego ciepła wyrzucić na zewnątrz. Wszystkie komponenty, abyśmy mogli ustawić na najwyższe obroty. No, tak jak mówimy, te testy, które robi Konrad, no to Konrad robi testy, jak ja pamiętam, to po kilka dni, albo... Nawet miesiąc zależy od miesiąc. Chociażby Fandor, to był miesiąc testów stabilności dla profili OC, tak? No. A sam możesz powiedzieć, jaka z twojego doświadczenia, bo bardzo dużo stacji graficznych, roboczych robisz też na 3D-perach, stacje renderujące do symulacji i tak dalej, i tak dalej. Jak z twojego doświadczenia wypada niekręcony 3D-per, na przykład 3970X, albo kręcony na chłodzeniu, które nie jest w stanie mu zapewnić efektywnej wydajności w kontekście odprowadzania ciepła, względem takiego dobrze chłodzonego 3D-pera, który pracuje na wszystkich zegarach na 4,3 GHz przy 32 rdzenie aktywne plus SMT, czyli 64 wątki aktywne. I na przykład pracuje ciągle w renderingu bez przerwy 13 godzin. Ale to jest bez spadków zegara tak, przy równej temperaturze. Jak to wypada wydajnościowo? To jest różnica wydajności moim zdaniem dla tego procesora, to jest rzędu 40%. Nawet 40%. Albo więcej. Bo trzeba pamiętać jedno. Każdy z Threadripperów, jak również procesorów Zen 3, posiada coś takiego jak globalny limit taktowania. Ten globalny limit taktowania jest przyznawany przez sam procesor i oprogramowanie względem temperatury rdzeni i rdzenia środkowego, czyli tak naprawdę magistrali przesyłu pomiędzy RAM-em a chipletami. I jeżeli te chiplety nagrzewają się za daleko, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że zegar efektywny, który nazywa się Effective Clock, i jego możemy podglądać na przykład w HW Info 64, tam możemy zobaczyć zegar efektywny, który spada, okrutnie spada. Ja na przykład nie zgodziłem się jeszcze ani razu na zbudowanie bezpośrednio stacji roboczej, jakiejkolwiek stacji roboczej, używanej ewidentnie roboczo, czyli do pracy, projektowania, do zrobienia tego na powietrzu. To jest dokładnie to, o czym mówi Konrad, że dlaczego, jak duża jest to różnica? To jest diametralna różnica, kiedy nawet wymusimy taktowanie, dajmy na to 4 GHz na powietrzu, i my mu to wymusimy, to taki będzie nasz perfect clock. Ale poniżej znajduje się cała lista pod tytułem effective clock.
i my widzimy Perfect Clock, który jest pokazywany w CPU Z, ale w HW Info 64 zobaczymy Effective Clock. I ten Effective Clock może być równy na przykład 2,2 GHz lub na przykład niektóre rdzenie, które grzeją się za bardzo, nagle spadną nam na 1 GHz, a w ekstremalnych warunkach, w jakich widziałem ostatnio akurat 3990X, pracowały na 200 MHz podczas renderingu. 200 MHz. 200 MHz, czyli rdzenie się w zasadzie wyłączyły. No nie, to jest problem, bo firmy, które budują czasami takie stacje, wiedzą bardzo dokładnie, że użytkownik o tym nie wie. Użytkownik, żeby sprawdził, czy to działa prawidłowo 1:1, czy nie ma właśnie spadków na effective clock, czy tutaj przypadkiem, żeby zobaczył to, to musiałby mieć porównanie z innym Threadripperem, który jest prawidłowo chłodzony. I teraz to, co powiedziałeś. Jak działa Threadripper na powietrzu, który nie jest prawidłowo chłodzony, lub na IO? Albo na LC o zbyt niskiej pojemności cieplnej i wydajności. Dokładnie. Do tego zaraz wrócimy. Spadnie sobie na 3, na 2,5 albo na 2,2 w krytycznych sytuacjach przy chłodzeniu powietrznym. I użytkownik, tak jak powiedziałem, nie zobaczy tego prostym programem. I użytkownik będzie siedział w huku, hałasie wentylatorów i myślał, że mu stacja renderuje. Oprócz tego, że potem jak się bierze i przenosi na inne chłodzenie, to wychodzi coś zupełnie innego. I tak jak powiedziałeś, no 4,3 to ty akurat osiągnąłeś tam bardzo wysokie. 4,3 dla wszystkich rdzeni to jest bardzo wysoko. Ja osobiście z tego co kojarzę nie montuję w zasadzie na stałe profili, bo ja robię to w Ryzen Masterze, dlatego że wolę, żeby taktował się podczas prac projektowych, żeby był zupełnie cicho i taktował się bardzo wysoko na jednym rdzeniu. Tam wgrywam, że tak powiem, profil mocy 1.8 Universal i on bardzo wysoko wyskakuje wtedy na jednym rdzeniu. No to ja robię to w Ryzen Masterze. Ja w Ryzen Masterze czasami daję klientom przy bardzo dobrej sztuce, daję 4.3, ale on jest opisany jako sport. Ty to tam, wiesz, pojechałeś na grubo. No to wiesz, 560-57 HW Labs GTR plus 480-57 HW Labs GTR z pushem pullem wszystko na 560 dla samego układu CPU, tak? No. Także to można poszaleć. No i oczywiście regulacje odpowiednio tak przeprowadzone, żeby też procek się mega nie grzał, bo on w ogóle przy takim, przy 4,3 GHz, przy 1,288 V, także niskie napięcie jak naprawdę dla takiego zegara, z memkami ustawionymi na 3600 przy CL14, 1515 z tego co pamiętam, 30, T1, TRFC nisko, drugi, trzeci rzęd zaciśnięty, przy 8x8, bo to też konfig i do gier, ale i bo generalnie w 90% machina do pracy, przy założeniu, żeby sobie pograć, a nawet często jak renderuje, to sobie można pograć, jeśli karta jest akurat wolna, ale karta też ma często co robić. Niejednokrotnie jest tak, że i procesor w tym samym czasie jest obciążony na 100% i karta graficzna, chociaż zdarzają się przypadki, jak widziałem u mnie na kanale pewnego człowieka, który pisał, że to niemożliwe, przecież taki procesor z taką kartą, to jedno siedzi, drugie się marnuje, to nieopłacalne. Nie ma po co coś takiego marnować? Jak to wykorzystać? A no można wykorzystać, bo jednak zastosowania profesjonalne są takie, że wykorzystuje się sprzęt w pełni, tak? Dokładnie, także mamy Vireya GPU, mamy Octane, mamy Redshift, mamy Furibol, mamy Lumion, mamy masę różnych programów profesjonalnych, które wykorzystują kartę graficzną na większość pewnie na 90-92%. Octane wykorzystuje kartę na 100%. To jest rzeźnik, że tak powiem. To mogę tylko tyle powiedzieć, że trzy karty 3090 Supreme razem z i9-7960 i 64 GB RAMu, jak puściłem Octane w overclockingu, to na jednym zasilaczu AX1600 i zobaczyłem 2200 W. Też ciekawe, jaki przeskok. No, 2200 W i wyłączyłem go bardzo szybko i stwierdziłem, dobra, drugi zasilacz jest jednak potrzebny. Chociaż zasilacz ponad zakres można powiedzieć. One mają wiadomo zapas. Wersje europejskie mają też większy zapas mocy niż wersje amerykańskie, no, ale tutaj jest troszkę inaczej, jeżeli chodzi o napięcie. To jest bykut, straszny bykut. Tak, to jest ten, no ale zresztą nigdy ci nie zdarzyło, żeby jakikolwiek się uszkodził. Zdarzyło ci się, że nie, AX1600? Sporo AX1600 i jeszcze jak AX1600i nie było, na rynku stosowaliśmy AX1500i. Fenomenalne zasilacze, żaden nie padł.
Ale na co komu taki zasilacz? Po co komu 1500 watów? Po co to komu? Na co to komu potrzebne? Nie, ale to jest właśnie to, że tak naprawdę ludzie się dziwią, że my staramy się czasami i mówimy, że jest potrzebne LC. Kwestia jest taka, jak się ktoś do mnie zgłasza, bo ja pewnie jestem częściej pytany o takie sprzęty, ktoś się do mnie zgłasza i mówi, ja potrzebuję małą ilość rdzeni, dużej karty graficznej, ale będę w sumie używał jej od czasu do czasu, to się renderuje 15 minut i tyle, tak? Ja potrzebuję do prostych renderów ten, no to przecież mu nie zaproponuję, że on musi mieć 3090 i nie zaproponuję mu do tego LC. Będzie miał chłodzenie powietrzne do tego małego procesorka 8-6-rdzeniowego i będzie miał odpowiednio większą obudowę, żeby to przepchać. Dwa wentylatory z przodu, czasem mocniejsze i można bez problemu po cichu to wszystko zrobić. A pewnie, że tak, chłodzenia powietrzne, dobre chłodzenia powietrzne pewnie, że tak, w konstrukcjach zbudowanych z głową, odpowiednio wyregulowanych, które są wyspecjalizowane do danych zastosowań, pod jakie są zamawiane, to też się świetnie wszystko sprawuje, tak? Dokładnie. Także to wszystko jest jak najbardziej efektywne w momencie, jeżeli się to wykorzystuje efektywnie. Dokładnie, bo wiadomo, że... Po co jest LC? LC jest po to, żebyśmy mogli schłodzić komponenty, które oddają ogromną masę ciepła. No i przy tym mieć również cichy konfig. Dokładnie. My głównie w Extreme Hardware zajmujemy się, chociaż też robimy stacje robocze, ale no nie taką liczbę jak ty, nie taką ilość, także ty się w tym specjalizujesz. My specjalizujemy się głównie w konfigach czy hybrydowych, czyli postawionych i na gaming, i na rendering, ale nie na stacje jakieś tam serwerowe i tak dalej, i tak dalej, wiadomo. Natomiast też tutaj powiem o konfiguracjach typowo dla ludzi, którzy głównie grają. Interesuje ich to, żeby mieć najwydajniejszą możliwą konfigurację w grach. I ktoś może powiedzieć, bo często też padają takie opinie, że OC nic nie daje, LC nic nie daje, po co to komu, to nie są wielkie różnice. No różnice przy dobrze zrobionym LC, przy dobrze zaznaczam, czyli LC zbudowanym z głową, także wszystko jest poprowadzone należycie, także temperatury są zoptymalizowane, przepływ powietrza jest zoptymalizowany, odpowiednio wyregulowana platforma i tak dalej, napięciowo, energetycznie, wydajnościowo, to powiem tak, różnice to często jest kilkadziesiąt stopni względem powietrze to zawsze, bo na przykład masz na rdzeniu, załóżmy na 3090, na przykład Strix, na powietrzu, która ci na 400, powiedzmy watach lata, nie chodzi nawet o to, żeby ustawiać kartę na 480 W, ale na 400 W, po OC, na przykład dasz plus 80 na rdzeń, plus 1000 efektywnego traktowania GDDR6X na memki i grasz na przykład w 4K, masz te 400, powiedzmy, cały czas wat poboru z karty, powiedzmy 8, 9, 10 giga VRAM zajęte, też pamięć oczywiście swoje robi, dogrzewa się i masz na rdzeniu powiedzmy przy zakresie 2400 RPM 84 stopnie na rdzeniu, więc od razu wiesz, co się dzieje z zegarem, jak drastycznie zegar. No zegar już, ma drop. No zegar spada, tak? Nie masz jak na LC analogicznie, przy takich samych ustawieniach na LC masz na przykład 2115 MHz, tak? I temperaturę 39-45 stopni, oczywiście na bardzo potężnym układzie LC, ale to zaraz do tego wrócimy, na takie karcie, a na powietrzu masz na przykład 85 stopni i zegary 1790 MHz. Dokładnie. Jak się to przekłada na wydajność? No ogromnie. Tracisz ponad 10%. Ale to tak jak... Cisza na LC, a na powietrzu to, głośność. To chciałbym przypomnieć. To jest też stacja, którą myśmy złożyli razem. DevStar na przykład. DevStar. O, bardzo dobry przykład. DevStar jest ewidentnie, dlaczego facet chciał cztery karty 2080 Ti, wtedy to były topowe karty, dlaczego on chciał je na LC? No przecież on je ewidentnie chciał na LC, bo on wiedział, że jeżeli wstawi takie cztery karty w kanapkę, tak, czyli jedna nad drugą, to każda następna będzie się grzała, tylko jedna na dole będzie dostawała odpowiedniej ilości powietrza. I teraz... Oczywiście, czy się da wstawić i mieć jakąkolwiek wydajność odpowiednią na kartach ułożonych kanapkowo? Tak, da się. Mieć 80% wydajności, może 70, 75% wydajności tego, co na wodzie, da się mieć w kanapce. Jak to trzeba ustawić? Ano, to trzeba metodą prób i błędów, i to długich, ustawić. Mi się udało trzy karty ustawić na wydajność 70% na wodzie. Mi się udało ustawić, jeśli najniższą kartę ustawiłem na 60% mocy. Power limit. Power limit 60%. Środkową
na 78% mocy, a przepraszam, najniższą na 100%, następna 78%, a najwyższa miała już tylko 68%. Tak, najwyższa zawsze najbardziej się gotuje. Tamta była tak dosłownie ugotowana, zaciągała. Czy jakie to były karty? To były karty turbinowe. No i co z tego, że niby wyrzucały na zewnątrz? Wszystko w środku i tak rozpychało, rozwalało, bo to są za blisko osadzone siebie karty. Więc zresztą, poza tym, jeśli mówimy o tym, że chcemy zamontować cztery karty w kanapkę, nawet z chłodzeniem turbinowym, to ja polecam serdecznie. Jest taka firma, która nazywa się Padget Systems. Jeśli chcecie popatrzeć na opracowania dotyczące wydajności w danych aplikacjach profesjonalnych, to ja sam wysyłam moim klientom nieraz linki z tego, z ich strony. To jest amerykańska firma sprzedająca tylko na amerykański rynek. Natomiast oni zajmują się wydajnością, ale czasem też przeprowadzają testy. Jak wejdziecie i poszukacie sobie 4 razy gigabyte 3090, to zobaczycie, czy to było 2080 Ti, zobaczycie, co to jest za odlot. 70 do 80 decybeli. Walący ten. To jest ciężkie do wytrzymania. A jeszcze taka stacja pracuje 24 na dobę, tak? Dokładnie. Dokładnie. Cały czas, bo tak naprawdę takie stacje buduje się nie po to, żeby jedna osoba sobie przy niej pracowała i siedziała sobie i coś dłubała i ona się wyłącza, tylko taką stację buduje się jako główny serwer obliczeniowy dla firmy, która będzie renderowała na przykład animacje i będzie to robiła przez 3 dni. I 3 dni mieć 70 decybeli. A, powiem wam najlepszy motyw. To chciałem przypomnieć. To jest też akurat OLC i to jest jedna z najpiękniejszych historii dotyczących osiągnięć ludzkości. Bardzo ważnych osiągnięć ludzkości. Myślę, że to osiągnięcie ludzkości, gdyby była trzecia wojna światowa i opierała się o broń nuklearną, to będzie jedna z najważniejszych rzeczy. A my mówicie, słuchajcie tego. Była sobie firma z Wrocławia, która zajmowała się AI Development, no i zrobili sobie serwery. Te serwery miały Xeony. To były serwery 2U, czyli bardzo cienkie. To jest taka w zasadzie płyta jednolita. Te serwery dawały 80 decybeli, no bo to były serwery. Miały maluśkie wiatraczki, to jest 4 cm wiatraczka i tych wiatraczków jest tam 8 w linii i one cały czas robią... Jak formuła jeży na najwyższych obrotach. I teraz to najlepsze. Zgłosili się do mnie, bo widzieli, że ja robię chłodzenia wodne i poprosili mnie, czy mógłbym im zrobić chłodzenie wodne na te Xeony. Ja zapytałem, do czego to jest? Oni mówią, że no, to są serwery w szafie rakowej. Ja mówię, dobrze, panowie, to kupcie do tej szafy rakowej montaż albo chłodzeń dodatkowych, albo chłodzeń wodnych. Wysłałem im linki. Wysłałem im również, jeśli nie dadzą rady tego kupić, niech kupią mi chociaż platformę, taką po prostu półkę. No dobra, w każdym razie oni zapłacili, ja kupiłem te chłodzenia, złożyłem całe zestawy już w działające i sprawdzone pod względem szczelności, tak. Zapakowałem wszystko w auto, no i jadę do Wrocławia. Przyjeżdżam do Wrocławia, wypakowuję sobie wszystko, tak. No i pytam... I gdzie są te listwy montażowe? A oni mówią, listwy montażowe? A, zapomnieliśmy. Ja sobie myślę, no co tu zrobić? To ja się pytam, to co ja mam to? No to na trytytkach wam to zamontuję. I albo mnie wezwiecie, albo zamontujecie to sami, nie? No i wyobraźcie sobie teraz, że 4 serwery po 2 Xeony, to były jakieś wysokiej klasy Xeony, były niestety... chłodzenia obok nich było zamontowane na trytytkach. Trytytka to jest najlepszy narzek ludzkości. Dokładnie. I teraz słuchajcie tego. To zostało zamontowane na trytytkach. Oczywiście, że w ogóle tak jak tam przyjechałem, to pracowało 70 do 80 decybeli. Cały czas huk, jeden wielki, ogromny wrzask. Wszyscy siedzą w słuchawkach. Oni pracowali w tym samym biurze, w którym mieli postawiony w zasadzie szafę rakową z serwerem. Nie wiem, jak wytrzymali, 2 miesiące tak pracowali. Ale nie dziwię się, że poszli w LC. Ale teraz najlepsza część tej historii to jest, powiedziałem im, że po roku lub dwóch należy się zgłosić do mnie, żebym sprawdził to chłodzenie LC. Tak? No i przyjeżdżam po 2 latach, bo mnie wezwali, bo się kończy gwarancja na to LC. Przyjeżdżam, patrzę, szyny montażowe i półka stoją obok szafy. A chłodzenie na trytytkach. Ja się pytam, czemu się tego nie przyjąłem? Działa.
Więc no, ale różnica była diametralna, bo ksony przede wszystkim nie są wysoko taktowane, nie grzeją się tak bardzo, kiedy są tak naprawdę na chłodzeniu tego typu, gdzie to nie jest blok miedzi albo blok innego metalu, który się nagrzał już w obudowie i w tym momencie ten ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, to wystarczy otworzyć obudowę i to się będzie chłodziło. No nie. Bo to się chłodzi wtedy, kiedy tam naprawdę jest duży i szybki przepływ powietrza. A ten duży i szybki przepływ powietrza przez tą wąską obudowę jest tylko wtedy, kiedy te wentylatory strasznie zasuwają. No i stąd jest taki ogromny hałas. Zresztą ja pracowałem w Polkom Data Center w serwerowni, więc no to tam się wchodzi w słuchawkach, nie? Nieźle. No, no tak więc, to wygląda. Ale jeśli chodzi o no, jedne z największych osiągnięć ludzkości, trytytki to jest po prostu... Możemy się śmiać, ale przywiozłem ostateczny wynalazek. Tak. Także. Bo nie będzie, to trzecia wojna światowa, kij, bierzesz dwie nie trytytki ma i montujesz. Nie, wszystko będzie dobrze. Nie, będzie jasne. Spokojnie. Ale tak taki żart. Ale na wszelki wypadek kupcie sobie trytytki. Tak. Takie opakowanie 100 sztuk na hopę powinno ja być. Ja tutaj jeszcze powiem coś a propos chłodzeń w kontekście komputerów typowo gamingowych, bo bardzo często można się spotkać z opiniami, że to nie ma sensu, że procesorów się nie da teraz wykręcić, że to nic nie daje, że pamięć, że karty graficzne są wyżyłowane i tak dalej. Ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy zależy nam na tym, żeby mieć zmaksymalizowaną wydajność w kontekście gier, inwestujemy w topowy procesor, na ten moment jest to i9-12900K, inwestujemy w topową kartę graficzną, czy to będzie RTX 3080 Ti, czy RTX 3090, czy też RTX 3080, bardzo, bardzo wydajne konstrukcje, jakby nie patrzeć, oczywiście Ti 80 i 90 inna liga niż 80, trzeba to jasno zaznaczyć, co też mówiłem we wcześniejszym materiale, nie jednym już, jeżeli chodzi o karty, w momencie, kiedy mamy konstrukcje nieanemiczne, czyli posiadające wysokie power limity, pozwalające na uzyskanie tego potencjału mocy z rdzeni GA 102 200 w wypadku 3080, 225 3080 Ti i GA 102 300 w wypadku 3090, no to jednak podstawą do tego, żeby wykorzystać ten potencjał przebudowanych jednostek FP32 CUDA w amper, potencjał rdzeni RT tensorów, to są taktowania, a taktowań wysokich nie będziemy w stanie osiągnąć na karcie, która raz, grzeje się za bardzo, dwa, ma za niski power limit, a w momencie, kiedy mamy konstrukcję smoka, można powiedzieć, załóżmy Strixa 90, który ma maksymalny power limit 480 W na BIOSie defaultowym, jest też BIOS XOC mający 600 W, ciężko dostępny, ale można wgrać do takiego Strixa 90 1000 W, pasuje. Oczywiście do benchy, bo to już jest na benchy na wodzie można na chwilę polatać, ale to jest na LN2, tak? Jakby nie patrzeć. No ale to szybko, bo tutaj 1000 W na wodzie przelecisz Firestrike'a Timespy Extreme i to nie jest tak, że ty będziesz miał 1000 W oczywiście, tylko po prostu będzie ci dochodziło tam do około 600 W użycie z karty, tak? Tutaj chodzi już o zakres. Nie, ja wiem, tak, wiesz, to jest jasne. Natomiast to, co ja chcę powiedzieć tutaj, bo to jest bardzo ważne. I teraz, co możemy wyciągnąć w kontekście komputera gamingowego przykładowo, wyregulowanej profesjonalnej platformy do gier z takiego sprzętu na LC, nawet z 12900K i powiedzmy 3080 Ti. Około 15 do 20% nawet, tutaj chodzi o 1% low, chodzi o równość frame time, chodzi o minimalny, maksymalny, średni FPS, ale powiedzmy trzymajmy się niżej. Nawet dajmy te 10-15%, ale i da się 20% więcej wycisnąć względem platformy niewyregulowanej, latającej na dev albo względem platformy, która się przegrzewa. Dlaczego? Dlatego, że im większą mamy pojemność cieplną, im większą mamy w ogóle możliwość chłodzenia tych komponentów, tym mniejsze mamy temperatury, a mniejsze temperatury przekładają nam się na wyższe możliwości taktowania zarówno procesora, jak i karty graficznej, tak? Więc można przeprowadzić bardziej profesjonalne, precyzyjne regulacje napięć, gdzie mówimy tutaj o wszystkich napięciach, nie tylko VCore, VCCO, VCCSA, VSOC, w zależności oczywiście od platformy, tutaj VSOC tak na AMD. Natomiast też bardzo istotne są ustawienia pamięci, ustawienia sprawności sekcji zasilania względem poboru energetycznego procesora i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo ważny jest element tego, że na kartach graficznych, tutaj taki poboczny wątek, tutaj żebyście pamiętali, może Wam się to przydać, jak wodujecie karty, ustawiajcie wentyle na 0 RPM w MSI Afterburnerze. Dlaczego? Dlatego, że
Złącza PWM od wentylatorów. Też, pobiera to prąd. Tak, pobierają prąd. Zabiera, alokuje i zgadza się. Pobieranej mocy. Tak, i na przykład jak mamy kartę z power limitem 480 W, to nagle się okazuje, że mając na zero ustawione te wentyle, bo siłą rzeczy nie mamy wentyli podpiętych na zwodowanej karcie do PCB karty, mamy na przykład 10 W więcej, do 10 W na przykład więcej mocy z karty, więc jak już chcecie benchować i chcecie wyciskać max maxa, to zawsze nawet te parę wat można wycisnąć więcej. Ale ogólnie, jak sobie obserwuję, na przykład taka 3090 na power limicie powiedzmy 450 W, kręcona, plus 80 na rdzeń, plus 800 na memki, no to jak jest dobrze chłodzona i ma poniżej 60 stopni, czyli na układzie single loop, nawet powiedzmy 60-62 stopnie, 3 chłodnice, 360-60, 2 razy 360-30, 12900K do tego, 3090 na przykład do tego, w jednym układzie, procek wyregulowany, karta wyregulowana, to taka karta jest w stanie utrzymać staktowanie 2100, 2085, no, 2055, dokładnie. Czasem spadnie do 1980 w zależności od power limitu, 1900, albo na 1650 nawet mogą spadać, tak? No, więc mamy przeskok 1650 versus 2000 na przykład. I to nam się przekłada na dodatkowe procenty wydajności. I 1% low jest też zupełnie inny. 1% low jest bardzo ściśle powiązany też z regulacjami procesora, systemu pamięci, czyli anchor, timingów pamięci i tak dalej. Tak, ale tutaj to pamięci też kluczowe. Kwestia jest taka, że przede wszystkim, no bo cała idea LC to jest po to, żeby było chłodniej, tak? Czyli tak chłodniej, mówimy, wydajniej i cicho. Wydajniej i ciszej. Tylko, że żeby te idee, które przyświecają LC spełnić, tak, to może, żeby uzyskać te różnice temperatur, które chcemy uzyskać w tym zakresie, to możemy powiedzieć sobie jedno. LC do LC jest nierówne. Zgadza się. Bo zrobić byle jakie LC, to nie jest tak naprawdę spełnić pewne idee, które jemu przyświecają. Bo mamy takie ważne rzeczy, jak pojemność cieplna układu. Właśnie, tak? Powiedz o pojemności cieplnej, bo pojemność często dużo mitów na ten temat krąży. No to jest bardzo duży problem ogólnie, bo pojemność cieplna układu to jest mniej więcej, możemy to określić, w jakim czasie on się nagrzeje, do jakiej temperatury i kiedy się ustabilizuje. Tak? Tu ci wejdę w słowo, bo to jest ważna rzecz, którą warto, żebyś zaznaczył. Na przykład mamy chłodnicę HW-Labsa, która na stronie HW-Labsa, tam GTR, przedstawiana jest taka maksimum taka, wydajności w watach. Tak, ale to trzeba powiedzieć, że jest w stanie przyjąć 2,5 kW. Oddać, bo to jest jako radiator. Tak, czyli ale to nie znaczy, że można ładować komponent, który nagrzewa się, kącyk, który leży 2,5 kW. Nie, no w ogóle chodziło. To co chcemy wam przekazać, to co chcemy wam bardzo mocno powiedzieć, to takie 2500 W jest testowane przez na maksymalnie ustawionych wentylatorach, tak, dla danych chłodnic, bardzo dobrze dobranych przez firmy, które to testują. Często chyba na pusztym pulach oni to testują. Tak, ale nie. To tam jest czasami podane, różne firmy miały podane nawet push i pusztym pul. Ale tutaj najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, i oni wpuszczają tam ogromną temperatury ciecz, bo od 60 lecą do 80 stopni tą cieczą i sprawdzają, gdzie są w stanie oddać największą ilość temperatury. I to nie jest tak, że tam chłodnica przy 80 stopniach na przykład jest w stanie oddać najwięcej, bo tak naprawdę to jest tak, że tutaj mamy dwie wartości. Przepływ powietrza i prędkość tego przepływu oraz możliwość oddawania tej chłodnicy kontra ilość ciepłej wody przelewającej się przez tą chłodnicę i szybkość nagrzewania się tego metalu. Tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy zaznaczyli, że chłodnica, nawet jeśli mówimy, że jest w stanie oddać 2500 W ciepła, to ona jest w stanie oddać to w specyficznych warunkach testowych, których testuje to firma. My nigdy nie chcemy w życiu dojść do takich wartości, że dochodzimy do 2000 W na jedną chłodnicę. Nie. Z naszego punktu widzenia, patrząc na przykład po wspólnej naszej konstrukcji, DevStar, który miał dwie chłodnice 560. I 280 GTR. Nie, DevStar nie ma też. A nie, DevStar, DevStar miał dwie 560 dla samej pętli kart. I powietrze wychodzące z tych dwóch chłodnic na maksymalnie podkręconych kartach
czyli tam było plus 80 i plus chyba 500 na pamięciach, to maksymalnie wychodziło 45 stopni. Z dwóch chłodnic 560. To są ogromne chłodnice. To są ogromne chłodnice Havulant. Brak żadnych filtrów. Wolny przepływ powietrza. Żadnych ograniczeń. Wentylatory dla mnie jedne z najlepszych. Takie same jak zamontowaliśmy właśnie na Mothershipie, czy na moim chłodzeniu naściennym, czyli QF-140 Cryorig'a. Te same, które ja stosowałem w kilkuset stacjach, stosowałem Cryorig'i IO, jeszcze wtedy do i9, tak? No to są wentylatory mające 15 łopatek i pchające powietrze, nie pamiętam, chyba jak na 14, 3,2. Słuchaj, ja pamiętam, one naprawdę konkretne wentyle są, się śmiałem, bo... To dmuchnie, to... Słuchaj, akurat jak Death Star leżał na tym stole, wy go nie widzicie, ale Piotrkowi pokazuję, jak leżał w pozycji leżącej. Przepraszam, nie Death Star, tylko Mothership. No. To jak żeśmy odpalili zagą wentyle na 100%, chyba jeszcze Łukasz u nas wtedy był, to kurde, stwierdziliśmy, że mamy klimatyzator w pokoju. Normalnie to tak, tak to wiało. No tak. Przecież... A to jest jako... Ja tego używam jako klimatyzacja w tak, kuchni. To się puści i to jest momentalnie wszystko schłodzi. Więc dlatego mówimy, że o co chodzi z LC do LC nierówne? Już pomijając nawet same bloki i jakość tego bloku, docisk tego bloku, równość tej zimnej płyty tego bloku, to jednym z ważniejszych aspektów jest to, że musimy do danych komponentów, które mają dane oddawanie ilości ciepła, dobrać chłodnice, które... To nie jest tak, że dobieramy do... A, mój procesor odda 12900K, odda maksymalnie w overclockingu 320 W. To ja sobie kupię chłodnicę jakąś Alfa Kula, która ma 320 W. A, moja karta ma 480 W. To ja sobie kupię chłodnicę cieniutką 360 Alfa Kula, która ma 480 W. No to w tym momencie tak naprawdę całość tego układu się zagrzeje momentalnie. Zgadza się. Bo to oznacza, że próbujesz uzyskać 80 stopni na wodzie i oddać z tych 80 stopni kilkanaście stopni. To jest idealny wstęp do tego, bo właśnie chciałem powiedzieć, że niejednokrotnie spotkałem się z takimi opiniami, że na przykład jakieś LC to jest overkill. Nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o LC, overkill. No dobrze, inaczej. Jeżeli na przykład chłodzeniem 560 i 480 chcielibyśmy chłodzić i7-8700K albo no, i9-9900K no tak. No i GTX 1080, to mamy overkilla, oczywiście. No to strzelimy sobie, ta, możemy się uderzyć to będzie silnie, no to będzie na pasywce chodzić godzinami. Tak. Ale jeżeli chcemy chłodzić na przykład jeden procek, na przykład Tripera 3970X czy 3990X tym bardziej, to nawet 560 plus 480 chłodnice takie właśnie getery, czyli 55,7 cm grubości dodatkowo, no to jakby nie patrzeć, to nie jest overkill. One po prostu zapewniają w długofalowym okresie czasu pracy wysoką wydajność w kontekście odprowadzania ciepła, wydalania tego ciepła. I niską temperaturę komponentu. To, o czym chodzi głównie w całej idei LC. Ale też przy konfigach gamingowych, na przykład, powiem o Solar Flare. Mhm. Akurat jestem na końcówce, jak nagrywamy ten podcast, podejrzewam, że za parę dni w końcu materiał pokażę z tego konfigu, jeżeli chodzi o kwestię omówienia komponentów LC, co, jak i dlaczego. I tam są zastosowane trzy chłodnice. 360-60 EK i dwie 360-30 EK. Vector Strix na 3090 Strixa jako blok główny i Vector Strix aktywny backplate na tył karty. No i na 11900K regulowanym tam do 5.1, z tego co pamiętam Anko 4.6, Memki ustawione, EK Magnitude. I teraz co? Mamy ten sprzęt, on jest używany, w sensie mamy ten sprzęt na jednym układzie, to jest układ dla procesora i karty graficznej jednopompowy z trzema chłodnicami, pompa D5. No i co się okazuje? Taki konfig, kilka godzin może pracować, pompa na 80-100% ustawiona, jeżeli chodzi o zakres RPM i wentylatory na jakieś 1200 RPM i karta w overclockingu przy 400 W poboru ciągłego dochodzi powiedzmy do 60 stopni i się normuje. Procek w grach średnio 55 stopni. Ale gdybyśmy taką konstrukcję chcieli postawić na przykład na 360-1, bo już taki widziałem pomysł pewnego człowieka, słuchaj, R9 5950X plus RTX 390 na jednej 280-60.
Nie ma najmniejszych szans. Człowiek mi opisywał tam, ale przecież na Reddicie pisali, że im działa. No może działa, ale żeby to było chłodne i ciche, nie ma żadnych szans. No dokładnie. Większa jest pojemność cieplna układu, ale to jest to, to cała tym idea, dłużej będzie chłodne idea i ciche. To jest wydanie pieniędzy po to, żeby mieć to cicho i wydajniej. Po to wydajemy 2, 3, 5, nawet czasem 8 albo 10 razy więcej pieniędzy na chłodzenie, żeby mieć to autentycznie ciszej i wydajniej, a nie po to, żebyśmy po prostu mieli LC, mogli powiedzieć, a ja mam LC. Tak, dużo osób mówi, aby to tylko ładnie ja wygląda. Ja mam LC. Tylko ładnie wygląda. Tak. I mam kolorowy płyn. I teraz mam 280 do dwóch naprawdę ciepłych komponentów i za chwilę wentylatora na tej... Ja bym wolał kartę już mieć na powietrzu, no, oczywiście, na tak. IO, niż coś takiego. Oczywiście, robić, że tak. LC, to jest bez sensu. Tak, tak. To jest zupełnie ten... Teraz to, co jest jak gdyby ważne przy tych wszystkich konstrukcjach, to jest to, że też ideą pierwotnie LC, bo kiedy LC się rozwijało, to mieliśmy taką firmę amerykańską, Case Labs. Świetna firma, zgadza się. To była firma, która zajmowała się budową nie tyle właśnie LC, tylko ona budowała obudowy. I tu jak gdyby ideę tego LC, możecie popatrzeć sobie na duże obudowy Case Labs. To były kolosy. To STH były wielkie, 7 bodajże, czy STH 8. To były ogromne, wielkie bydlaki, które miały zapewnić co? Że jak zbuduje się ten układ LC, to tak naprawdę wymienia się tylko części w środku, a całość, cała reszta zostaje. I jaki by był, nie wiem, wzrost poboru mocy, montowało się 2-4 karty, duże procesory i to wszystko działało naprawdę cicho i spokojnie, bo tam można było wrzucić 3-4 chłodnice, ustawić wentylatory na nawiew z przodu, a górą i dołem, bokami uciekało ciepło. I to jest zgodne z ideą tego, po co w ogóle ryzykuje się, jak gdyby, no może to się nie ryzykuje, ale w przypadku na przykład, nie wiem, no w soft tube, tak jak ja stosuję, no to ryzyko jest, jak się okazuje, minimalne, bo nawet jak kurier rzuca paczką, to tak, się system obroni. Natomiast, no tak jak mówię, po co się w ogóle inwestuje, po co się takie rzeczy robi z wodą? No po to, żeby mieć cicho. Ja osobiście też można by powiedzieć, ja mam overkill. No overkill mam. Miałem 560, 7 wentylatorów, bo tam jest pionowy montaż tej chłodnicy do postawienia. I na ławce, która jest powieszona na ścianie, mam 280. W obie chłodnice 60 mm. No ogromne. No tak, tylko że ja mam w tym samym pokoju, w którym gram i mam ten komputer, śpi moja żona. Jak ja chcę sobie pograć, to mam mieć cicho. I jedyne co słychać, to pompa, która robi tylko delikatnie i karta, która troszeczkę śpiewa na cerkę. Ona po prostu okazuje swoją niestety wdzięczność. Ampery tak mają, nie ma się co przejmować. Ja zmieniałem, 3 razy rozbierałem dodatkowo tą kartę, wymieniałem termopady, już wszystkie dociski mam zrobione. Teraz to bym musiał dojść, dlaczego przy ray tracingu ona coś takiego robi. Nie wiem, może jest jakiś chip, który wibruje, nie wiem. Słuchaj, no ja tak jak ci mówiłem, każdy amper, z jakim się spotkałem, no, głównie ale... Strixy 80, tak. 80 i 90 śpiewają na blokach, no. To szczególnie na aktywnych makletach. No ale to normalne, natomiast to można powiedzieć, że ja mam overkill, ale ja wiem za co zapłaciłem, kupę nie kasy. Nie overkilla, tylko po prostu twoje ale, chłodzenie. No tak, ale to spełnia moje oczekiwania. Spełnia twoje oczekiwania, spełnia twoje i tak oczekiwania. I tak samo, tak jak mówię, to jest na tej zasadzie, że możemy sobie mówić po co komu LC. Teraz mogę wam przeczytać. Jeśli pozwolisz. Tak, no nie ma problemu. W ogóle powiedz tą sytuację, jakby to jest... No, nie ma jak mogę powiedzieć, problemu. To była sytuacja taka, że zgłosiła się do mnie klientka, kiedy byłem na wakacjach. Ja powiedziałem, że jak przyjadę za tydzień, to się odezwę. Jak przyjechałem za tydzień, napisałem pierwszego dnia do niej. Ona napisała, że już sobie ogarnęła. Namówiono ją na chłodzenie jednak powietrzne do Threadrippera 3990X. I teraz, no, że tak powiem, to jest sytuacja, w której... Ja powiedziałem, okej, rozumiem ten. Natomiast nie minęło 2,5 tygodnia i ta pani się do mnie odezwała i mówi, no, że panie Piotrze, jest tragedia, to nie działa,
to się wiesza, to się grzeje, to jest strasznie głośne, ja z tą firmą nie mogę dojść do porozumienia. Czy mógłby mi pan pomóc? Ja mówię, no mogę spróbować, zobaczyć, co się tam dzieje. Wchodzę tam, a tam jest temperatura 80-90 stopni, ona mówi, że renderuje od 40 minut. No, a tam procesor już spadł, w tym momencie ma 2,2 GHz, niektóre rdzenie powyłączane i no, rzeźnia, tak? No, zabezpiecza tylko... się i spada wydajność. Dokładnie. Tak to wygląda. Jest koniec, tak? No i prawda, pani wydała na to chłodzenie 7000 zł. Teraz czekamy na tych hejterów, co powiem, no co komu 7000 zł za chłodzenie? To ja tylko tyle powiem. Dzień dobry panie Piotrze. Po tym jak przyjechałam do domu, to pracowałam przez 7 godzin na różnych scenach i wszystko działa idealnie. Bez porównania z tym, co było na chłodzeniu powietrznym. Zniknął całkowicie problem mrożenia ekranu przy wczytywaniu nowych obiektów. Czy pliki z 3D Maxa otwierają się, zamykają bardzo szybko, nic się nie zawiesza. I nie muszę czekać po kliknięciu na obiekt, aż się odwiesi, żeby go przesunąć czy nałożyć na materiał. Przestałam obsesyjnie sprawdzać temperatury, bo wszystko jest stabilne. I wydajność jest cały czas taka sama, a nie spada z godziny na godzinę, jak to było poprzednio. Więc teraz naprawdę przyjemnie i płynnie się pracuje. Czuję, że warto było zainwestować. Jeszcze w dodatku się nie spodziewałam się, że to chłodzenie jest aż tak ciche, że w ogóle go nie słychać. Wszyscy w domu odczuli ulgę i przychodzą patrzeć, jak w LEDach kolory się zmieniają. Podobało się, bo LEDy weszły, okej. Okay. Dla porównania wczytałam render tej samej sceny z tymi samymi ustawieniami i taki był czas na powietrzu. 1 godzina 25 minut, a taki jest czas na wodnym. 40 minut. Tu tylko na jednej wizualizacji zyskałam 45 minut i z tego co sprawdzam, to czas renderowania jest mniej więcej o połowę niższy we wszystkich scenach, więc jak teraz pracuję po 16-18 godzin dziennie, to z kilka godzin do przodu się uzbiera. Plus czas, który traciłam na czekanie aż się odwieści. Zgadza się, no widzisz. A na co kto komu? A komu to potrzebne? No i zobacz, tutaj powiedziałeś taką rzecz, że wcześniej sceny długo się ładowały, tak? Tak. Dlaczego? Bo procesor przegrzewał się przy ładowaniu scen, nie był w stanie taktować się w pełnym zakresie swoich możliwości i po prostu oferował tak, mniejszą wydajność. W ogóle powiem wam, że Ice Giant okazało się bardzo ciekawym chłodzeniem, jeśli o to chodzi, bo utrzymywał temperaturę procesora dość wysoko. W zasadzie Noctua, która ma dwa wentylatory, jeden cienki tower, miała temperaturę spoczynkową procesora 40 parę, a Ice Giant miał temperaturę procesora 50 parę stopni. Z tego co pamiętam, to ten Ice Giant tam był w ogóle źle zamontowany, jeżeli chodzi był o wentylatory. Też, tak? Był też wentylatory. W nie ogóle będziemy oczywiście wymawiać się nazwy firmy, która zrobiła tak, takie komputery. Natomiast były... Nie chodzi o to, żeby kogoś oczerniać, ale trzeba powiedzieć, że było, dół, jeśli chodzi o to. No, więc, no to już w ogóle pomijam, natomiast nawet po przemontowaniu go, to on i tak, ten, no chyba, że się po prostu tak naprawdę już zdewaluował Ice Giant, ze względu na to, że miał po prostu źle zamontowane wentylatory. Nie jestem w stanie tego określić, natomiast wiem, jak takie procesory, bo sam testowałem, jak działają na powietrzu, nawet ze świetnym tak naprawdę Thermaltake'iem Silver Arrow STR4. STR4 Silver Arrow to jest kupa żelastwa. Można, to jest dwutowerowy QR, na który ja potrafiłem założyć trzy wentylatory ichniejsze, Thermaltake'a, 2000, to jest kopia tak naprawdę, Noctua, tylko się wyżej kręci, 2200 obrotów. To leciało do prawie jak serwerówka, żebyście uwierzyli, to ciężkie czternastki. Leciało jak serwerówka, dmuchało tak, że jak puściłem to mi pouciekały rzeczy, że tak powiem, które miałem, ołówki, wszystko mi pozwiewało ze stołu. I teraz najlepszy motyw jest taki, że to nie daje rady takiemu wielkiemu procesorowi. Więc do tego mamy LC, tak samo jak Konrad. Dlaczego Konrad do 5 GHz na 18 rdzeniach zamontował sobie LC? Żeby mieć cicho, wydajnie, okay. Żeby mógł te 5 GHz odpalić. Pasja akurat też, wiadomo, zajawka z moją prywatną platformą, którą też niebawem będę w końcu pokazywać. Przebudowany Guntritor na Atlantis V1, później Atlantis V2, z tym, że nazwa finalna to Atlantis. Więc Piotrek akurat widzi machinę, stoi za nami. Miał okazję dzisiaj trochę pograć w Assassin's Creed Valhalla. Cicho, wydajnie, w ogóle. Tak, bez... grafa, procek przy 5 GHz 7980XE, no tam w grach on ma po 40 parę stopni, w renderach tam do 85 dochodzi, to po dłuższym czasie renderowania przy 100% obciążonym procku, a karta 3090 Strix skręcona z limitem na 480 W, sporadycznie kiedy przekracza mi 50 stopni na rdzeniu w ogóle. Przy niskich obrotach wentyli i sporadycznie, kiedy przekracza 50 stopni na
pamięciach i na VRM, a przy 400 W najczęściej widzę 44 stopnie, czasem 39. Mm. Dlaczego? Bo dla procka jest układ 480-57 HW Labs GTX akurat i 280-60 Alpha Cool dla samego proca i dwa Alpha Coole 480-60 i 480-45 dla karty. Dolny segment chłodnic dla karty właśnie, bo one są na dole, te dla układu GPU, łącznie wyposażone w 12 wentyli. 4 na górnej chłodnicy, 4 pod nią i zarazem 4 na dolnej i 4 pod dolną, że tak. Panie, a po co komu to? A na co? No właśnie. I jest komu to potrzebne? Ale co jest ciekawe, jak wcześniej, zanim zakładałem aktywny backplate i te 4 wentylatory, no to przede wszystkim dolna chłodnica bardziej mi się nagrzewała. Mhm. A kiedy dołożyłem te 4 wentylatory i zrobiłem kanapkę na dolnej chłodnicy, to mam taki clean powietrza, jak to nazywam, taki mocno skondensowany strumień wysokiego ciśnienia statycznego i wentylatory chodzą w zakresie 900 RPM, pompy tam na jakieś 80, 900 lupy, jest bardzo cichutko i konfig jest długofalowo zimny po prostu. Raz na parę godzin, jak mam ochotę, bo też nie muszę tego robić, ale na przykład idę sobie z pieskami na spacer, no to włączam na parę minut przerwiew, czyli wentyle na 100%, wracam i jest znowu konfig w pełni wychłodzony. Tak się to robi, więc w ogóle to jest też taki ekstremalny przykład, jeśli chodzi o kwestie związane z dual loopem, bo oczywiście najwięcej dają nam układy separujące procesor od karty graficznej. No ale to wiadomo, wymaga to odpowiednio dużej obudowy, też jest znacznie większy koszt takiego układu, więcej roboty, ale no, korzyści są ogromne. Tak zastosowaliśmy tak w DevStarze, tak? Zgadza się. Gdzie mieliśmy ewidentnie prikaz, żeby karty były jak najbardziej schłodzone, żeby nic ich nie dogrzewało, a procesor miał być wykorzystywany w Houdini do symulacji cząstek, tak? Bo te karty to miały renderować, więc to ma sens. Najpierw nagrzewa się procesor, który renderuje sobie w Houdini, to znaczy bierze i robi symulację w Houdini, a potem karty działają na zupełnie zimnym układzie i mają wyrenderować klatkę. Więc to jest jak najbardziej sensowne. Są też sytuacje, w których ja na przykład nie jestem w stanie zrobić czegoś takiego, więc ja we Fractalu XL montuję na jednym loopie. Tylko na tym jednym loopie to jest bardzo ważne, bo tutaj też czasami pojawiają się właśnie jakieś głupie pomysły oraz bagatelizowanie ilości oddawanego ciepła przez kartę graficzną. Ja wam powiem tak, bo te testy ja robiłem bezpośrednio na Mothershipie, na podłączonych termometrach, na Zenicie Extreme 2 Alpha, mając pełną informację, o ile wygrzewa się bardziej ciecz na CPU w overclockingu, a ile dostaje ciecz z karty. Tak? Miałem termometr na wyjściu z pompy, na wejściu do karty, na wyjściu z karty, na wejściu do CPU i na wyjściu z CPU. I o ile możecie sobie pomyśleć, to temperatura tak naprawdę wychodząca z CPU cieczy jest wyższa o 1,5 do 2 stopni przy wysokim overclockingu. O tyle jest wyższa temperatura cieczy. Natomiast z karty graficznej, z 3090 w kanapce, ta temperatura to jest 7 stopni. 7 stopni i mówimy o pompach, które są opuszczone na maksa. Revo Dual D5. Czyli 4700-4750 RPM. Dokładnie. To jest potężna pompy, moc. Ale słychać się już te to jest mocy, potężna tak? moc. I w tym momencie mamy ewidentnie wyjście ogromnej ilości ciepła bezpośrednio z samej karty graficznej. I teraz oczywistym jest, że przecież jak karta ma tam 60 stopni, to ona nie wyrzuca tak naprawdę cieczy, która ma 60 stopni. Nie, tylko to zagrzewa ciecz i jeżeli mamy ciecz 36 stopni, a 43 stopnie i ta ciecz uderza potem w zimną płytę, jest cieplejsza i w zimną płytę CPU, to nie schłodzi tak bardzo tej zimnej płyty CPU. Stąd temperatura CPU, jeżeli jest ustawione zaraz za kartą graficzną, jest oczywiście wyższa. I teraz możemy sobie powiedzieć, tutaj możemy zastosować jak najbardziej do komputera gamingowego z tak naprawdę nie topowym, ale ze średnim, ze średnim procesorem 12700K,
12600K, gdybyśmy chcieli zbudować kartę graficzną i przy okazji procesor, to bym jeszcze zrozumiał, że zrobimy sobie zaraz za kartą graficzną procesor, bo on i tak się tak nie będzie w grach nagrzewał, to jest stricte do gier. Ale jeżeli mówimy o zastosowaniach jakichkolwiek profesjonalnych, albo naprawdę graniu na bardzo, coraz bardziej będą te gry wymagające względem CPU, już są, tak jak Cyberpunk potrafi czasami docisnąć, to mówimy o tym, że tak naprawdę nie chcemy pozwolić, żeby, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy montujemy cały zestaw i jego prędkość wentylatorów oparta jest o temperaturę CPU, to nie montujemy tego w ten sposób, żeby temperatura CPU była tak naprawdę podgrzewana przez kartę graficzną. Powinniśmy mieć układ naprzemienny, czyli mamy pompę, GPU, chłodnicę, następnie CPU, chłodnicę i znów res i pompę, tak? Nie może być tak, że to tak podgrzewamy. No właśnie, chciałem tutaj ten temat też troszkę ze swojej perspektywy omówić. Dobrze, że akurat o tym wspomniałeś. Często, jeżeli na przykład weźmy pod uwagę to akurat na 10900K, jeszcze czasy 10900K i RTX-a 2080 Ti. To był chyba jakiś model Aurus, chyba w ogóle to był, tak, RTX 2080 Ti Aurus Extreme, pamiętasz te karty fajne, tak. Naprawdę, on miał 370W BIOS, 10900K tam bodajże kręcony na 5.2 plus Anchor 4.9, akurat na tej sztuce męki regulowane, oczywiście i tak dalej, no i kolega sprawdzał, jak to u niego będzie latać w momencie, kiedy miał układ tak, pompa, karta, procek, chłodnica, chłodnica, powrót bereza z pompą. No i mówił, że nie, bo ludzie mówią, że na forach piszą zawsze, że temperatura w układzie jest stała, więc no zaraz do tego wrócimy, dlaczego tak mówią. I owszem, jest to prawda, ale jest pewne zastrzeżenie, o którym tu zaraz powiem. Jaka to jest różnica i dlaczego tutaj trzeba bardzo na takie stwierdzenia uważać, jaka jest pułapka, bo o tej pułapce lecimy dalej. I teraz tak, powiedziałem mu, zmień to. Zmień, zobaczysz, jakie będą różnice. Różnica efektywnie w grach na procku około 10 stopni, na karcie chyba około 8 stopni. Jak w renderach odpalał proca po nagrzewaniu tam w Cinebench R20 na około pół godziny, tam sobie sprawdzał, to też około 15 stopni na najgorętszym rdzeniu. Dlaczego? Dlatego, że na takim układzie, gdzie ciecz płynie nam do karty graficznej, trafia do procesora i trafia dopiero do chłodnic, tak jak Piotrek powiedział, ona jest podgrzewana, wędruje już ciepła z karty graficznej do procka, a dopiero później do chłodnicy trafia i w chłodnicach ciecz zwalnia, jest wychładzana i leci dalej. W momencie, kiedy mamy taką sytuację, że trafia ciecz nam do karty graficznej, no i przy takim założeniu tutaj oczywiście, gdzie leci to z pompy do karty, do proca, dopiero do chłodnic i powrót, no to na przykład temperatura cieczy, załóżmy, wynosi 42 stopnie. Przykładowo. A w to momencie musi schłodzić. Tak. A w momencie, kiedy separujemy, leci tak, leci z pompy z rezem do karty, z karty do chłodnicy, w tej chłodnicy zwalnia, jest wychłodzona ta ciecz, która już ciepła, nagrzana, wychodzi z karty, wchodzi do chłodnicy, to później do tego procesora już wpływa siłą rzeczy chłodniejsza. I dalej do kolejnej chłodnicy płynie, efektywnie jest wychładzana, zgadza się. I teraz różnica też temperatury cieczy jest wtedy, to nie są 42 stopnie, ale na przykład jest 36. No, tak? Do więc pierwszej jasne. Chłodnicy i to już łatwiej się wychłodzi. Zgadza nie się. Potrzebujemy takich wysokich nastawów wentylatorów. To nie jest prawda, że tak samo łatwo odebrać temperaturę cieczy, która ma 42 stopnie, a odebrać cieczy, która ma na przykład 39 stopni. Nie z jest tej to samo. O to ci chodzi. Dokładnie. Okay. No to, to nie jest rozwinąć. Tak samo. Bo bardziej to tu się, ja się, jak, się na, jak najbardziej zgadzam się z kwestią tego, że ciecz sobie zwalnia w chłodnicach, bo to jest bardzo dobre stwierdzenie. I ona sobie jak gdyby płynie wolniej, bo ona płynie wieloma kanałami przez tak naprawdę specjalnie stworzone kanały, pomiędzy którymi są finy, tak? Ona sobie płynie wolniej, ale ona zawsze będzie płynęła z tą prędkością, z taką samą prędkością, jaką popycha ją pompa. Bo to pompa nadaje jej daną prędkość. Jest dana oporność układu, która jest sumą wszystkich oporności i to głównie oporność tak naprawdę, do jak się niektórzy wypowiadają, że zwalnia, bo tam jest większy opór. Nie! Ciecz nie zwalnia w chłodnicach, bo jest większy opór, tylko ciecz zwalnia w chłodnicach, bo jest rozseparowana na wiele różnych ścieżek.
i chłodnica ma dużo większy przepływ łączny, jeśli to jest dobra chłodnica, na przykład HW Labs. No one mają niż... naprawdę tam ciężko zapierdziela. To możemy sobie powiedzieć, bo pamiętamy, bo my robiliśmy Mothershipa, tak? Mothership bez żadnych bloków, czyli bez bloków GPU, CPU, na podwójnym, że tak powiem, tam jest rozdzielenie na dwa i złączenie. Czyli to jest jak naprawdę single loop, tak? Bo teoretycznie jest jak na single loop. Tak, ale tak? Po prostu no ale on szaleństwo. Ma tam 12,5 litra przepływu. Podłączysz... Do 14 ci chyba nawet dochodzi, z tego co do pamiętam. Do 14 to tak, ale to do 14 dochodzi to jak jest na czystych szybkozłączkach, to tak. To jest 14 to... 14 to nie było jak on leżał w jakichś... Nie pamiętam, podłącz... ale wiem, że 14 było. Układ był taki, że w każdym razie on miał 14, jak miał napełniony rest, był położony na lekko podniesiony z jednej strony od górnej strony górnej chłodnicy, więc tak naprawdę nie musiał ciągnąć cieczy w górę. Miał wtedy 14. Jak wisi na ścianie, ma 12, bo jest siła, przypominam, kohezji, czyli spójności wody, tak samo jak to wykorzystują rośliny i drzewa, żeby wciągać wodę na przykład 70, 80, 100 metrów, tak, w górę. Siła spójności wody. I teraz co jest bardzo ważne w tym, że podłączy się dwie chłodnice, czyli chłodnice GPU, chłodzenie, czyli blok GPU i CPU i mamy przepływ 10 już tylko. Jeśli puścimy tylko jedną część, czyli procesor, drugą część zamkniemy, mamy 6,8 w najlepszych przypadkach. Puścimy przez GPU, mamy 7,5, tak? To jest cała kwestia, więc to nie chłodnice ograniczają. To też jest następny mit, który należałoby powiedzieć. To nie chłodnice, jeśli to są dobre chłodnice. Jeśli czytamy, że to jest optymalizowany przepływ i mamy EK dobrej klasy, HW Labsy dobrej klasy, to są chłodnice, które zupełnie nie dają żadnych specjalnych restrykcji. Tam się wlewa ciecz i ma wolność tomku w moim domku. Tam przepływ jest ogromny. To nie jest problem. Największy problem to są, mogą być złe szybkozłączki, bo my jeszcze jednej rzeczy o często zapominamy, że planując, bo mówiliśmy też o overclockingu, planując overclocking lub chcąc robić overclocking, to zaczyna się od planowania tego, co potrzebujemy do tego overclockingu. A potrzebujemy odpowiedniej płyty, odpowiedniego procesora, odpowiedniego chłodzenia. I to chłodzenie też musi być zaplanowane. I teraz moim gorącą prośbą i wskazówką jest to, żebyście od czasu do czasu wzięli i naprawdę spędzili tak parę godzin dosłownie, czytając opinię tego, co macie zamiar kupić. To jest niesamowicie ważne, bo marketing w tym momencie, marketing od lat był czaderski w tej branży. Karta 950, ten początek twojego grania, czy jakaś ten, w ogóle procesor, co to było? Jeszcze które 7 chyba 400, to jest początek wydajności i w ogóle jakieś takie frazesy, to nie wiadomo o co chodzi. To szaleństwo. Człowiek sobie myśli, no okej, okay, czyli uruchomię Wiedźmina na najniższych detalach w 30 klatkach i tu zaczyna się gaming, o tak brzmiał tekst, tu zaczyna się gaming, naprawdę? To jest gaming? To nie jest gaming, to jest biedorozpacz trochę, no. Nie widzi się tego. Ja wiem, że nie trzeba na pewno uruchamiać każdej gry w 4K. Nie trzeba mieć 120, 240 klatek w grach, nie wiem, RPG. No nie trzeba. Wystarczy, jak gram w 60, 120, mam temperaturę cieczy 33, nic mi nie słychać w zasadzie, mam ciszę i idę sobie przez świat zadowolony. Natomiast no, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, powiedzieć, że nie trzeba sprawdzać tego, co się kupuje, no to bardzo często można się naciąć. Ja osobiście kupowałem złączki Alpha Coola przez ponad 3 lata. I to był odpowiednik dużo droższych Coolens QD3. Po 2020 grudniu, kiedy kupiłem 10 takich złączek, i momentalnie 5 było z polskiego portalu Angela.pl, udało się je zwrócić, a 5 było bezpośrednio z Niemiec. I zacząłem sprawdzać, o co chodzi, dlaczego to ma taki zły przepływ, dlaczego mi pokazuje kontroler przepływu, pokazuje mi 1,5 do 1,7 litra na pompie, że tak powiem, EKD5. Co się dzieje?
Zacząłem, zdjąłem, wyjąłem następną szybko złączkę i dmucham w tą. Jak głupi. A tam się okazuje, że nic nie leci. Więc te wszystkie żeńskie części wyprodukowane po grudniu 2020 były po prostu źle zrobione i zatkane. I męskie części były ok, a damskie po prostu, które miały przyjąć tę końcówkę, gdzieś był błąd, to nie wiem, za mocna sprężyna, no obojętne co. W każdym razie ktoś tego nie sprawdził i wydał całą taką serię, tak? Jeżeli to, co powiedział Konrad, kupiłem blok Aurorę i kupiłem blok Aurorę nie XPX, tylko zwykłą. I co się okazało? Ja każdą część niestety sprawdzam, taki nawyk. Podłączyłem że tak powiem, leak testera. Ja też sprawdzam, co trzeba robić, to jest podstawa. No tak. Podłączyłem do leak testera, a tam oczywiście patrzę, w ciągu dosłownie 30 sekund schodzi mi ciśnienie o pół bara. No tak, no słuchaj, w ogóle ostatnio nieraz jest tak, że nawet jakieś AK bloki ogarniamy, czy różne tam rzeczy i uchodzi powietrze, ale to często ja rozbieram, poprawiam mu szczelkę, dokręcam. To jest normalne, zawsze wszystko trzeba sprawdzić. No tak, natomiast EK tak, też czasami ma różne pomysły i problemy, swoje. Tak. EK ma problem ze śrubkami do magnituda, tak. Konrad uwielbia magnitudy, ja się troszeczkę zraziłem, bo pierwszy mój blok STX. Tak, te wcześniejsze śrubki z wcześniejszych serii magnitudów są jakieś pancerne. Tak. A to możesz odkręcać, przykręcać i jest wszystko ok, a teraz te nowe, no to kurczę, raz, dwa odkręcisz i już zjechano śrubka. Gwint jest też, tak. To znaczy miejsce na imbus jest wyrobione. Koszty produkcji przyrzedzają, że tak to powiem, na śrubkach. Trzeba sobie te rzeczy sprawdzać. No i to jest w zasadzie to, że to, o czym mówimy, to jest to, że zanim zainwestujecie te pieniądze, które naprawdę, jeśli chcecie LC, to ideą jest, żeby mieć cicho i wydajnie, to trzeba sprawdzić, co się kupuje, do czego się kupuje, jakie co ma TDP, jakie ma radiatory, czyli chłodnice, jak my to nazywamy po polsku, jakie mają oddawanie ciepła i tak najchętniej, to minimum to jest to, żebyście mieli połowę TDP względem możliwości oddawania chłodnic. To jest takie minimum. Minimum. A najlepiej, gdybyście celowali tak naprawdę w 1/3. Czyli mówimy, że 480 HW-lapsa na wentylatorach push ma 2500 W, a wy chcecie tam maksymalnie zamontować dwie karty, które będą miały 780-900 W. To jest wszystko, co chcecie w tym uzyskać. Dlatego, że jeżeli będziecie celowali że tak powiem, niższe chłodnice, to będziecie mieli bardzo gorącą ciecz, co bardzo szybko doprowadzi do tego, że będziecie mieli szum. Szum wentylatorów przez chłodnice też potrafi być duży. Jeśli wentylatory pracują, zwłaszcza szerokoopadkowe, takie jak na przykład, nie wiem, zamontowaliście korsery, albo nawet krajorygi QF-140, które osobiście u mnie działają na mothershipie, bo jest push and pull. Gdybym zainstalował sam push, to miałbym ultra hałas bez super wydajności. To było specjalnie zaplanowane, że tam zawsze będzie po prostu od początku chciałem push and pull z ogromnym przepływem powietrza. Natomiast czy zainstalowałem u siebie takie wentylatory? Nie. U siebie zainstalowałem P14. Dlaczego? Bo mają dobre ciśnienie przy bardzo niskich obrotach. Ale ja wiem, że moja 400, że tak powiem, 450-watowa karta razem z procesorem, który ma 170 W. 3080 Ti Strix, masz 452. Tak, i 5900X. Łączne to jest, no żeby nie okłamać, ile to jest? No około 700 W max. Przy maksymalnym overclockingu. Przy 100% obciążeniu komponentowym. Wszystko. Tak? Wszystko. No to jest tyle. Coś koło tego. A mam 560 i 280. Natomiast tak jak mówimy, do na przykład takich zestawów 3990X, który spokojnie cały czas w renderowaniu oddaje 400 W ciepła i przy renderowaniu Strix 3090 oddaje 450 do 470 W non-stop, bo jest poniżej 65 stopni, bo cały czas nie ma dropów, to w tym momencie mamy 360 z przodu, 480 u góry. I mamy wentylatory P12, które pchają to całkiem szybko, dają radę to utrzymać. To nie jest zrobione tak,
żeby to było na ultrasport, bo i tak czegoś takiego na takim małym układzie się nie osiągnie dla takiego procesora. Żeby ten procesor osiągnął de facto, nie wiem, 4-3 GHz, to Mothership dawał radę. Ale tak, Mothership no jest powiesiony na ścianie, osobno, do takich maszyn, w każdą stronę inną dmucha, to jest co innego, nie? To jest sport. A mówimy, korzyść z LCM może być wtedy, kiedy chcemy mieć to na cicho. Żeby mieć to na cicho, to czasami wystarczy naprawdę przyjrzeć się temu, co chcemy kupić, policzyć, ile mamy tego TDP, a następnie stwierdzić, układ będzie mnie kosztował 2000 zł. A jak dodam 500 zł na chłodnicach, to one będą miały oddawanie ciepła o następne 700 W większe. I w sumie teraz bym miał cicho. I czasem warto jest poczekać, na przykład odłożyć sobie pieniądze przez jeszcze jeden miesiąc i zrobić sobie naprawdę dobre LC. I tak? Albo wziąć i tak jak mówimy, do niektórych rzeczy, tak jak do stacji roboczych, do wyregulowania tego, żeby to naprawdę cicho chodziło, bo to nie jest sztuka rzucić tylko LC, kwestia jest też regulacji, tak? Czasami rzeczywiście, no tak jak my, no zajmujemy się tym jako specjaliści. Więc serdecznie jakby możemy polecić swoje usługi w tym zakresie, zwłaszcza dla tych, którzy chcą najwyższą wydajność, najlepszą ciszę, tak? No to jest nasza działka. Ale też, jak mówimy, dla takich osób, które po prostu chcą się pobawić, lubią sobie rzeczy składać, lubią sami sobie osiągać fajne wyniki, to serdecznie Wam mówimy, że to jest bardzo ważne. Najpierw policzcie, ile macie tego TDP, policzcie sobie, jakie chcecie mieć chłodnice, podzielcie to przez 3, tak? I wtedy możemy z tym lecieć. To jest ważne, bo całe idee LC rozbiją, za przeproszeniem, o dupę obić z takim LC, które jest za małe, za mała pojemność cieplna, za małe oddawanie ciepła, wszystko wieje do środka i jeszcze w dodatku jest popełniony ogromny... Ustawienie wentylatorów. Często ludzie się pytają, dlaczego wentylatory ustawione są w taki sposób, że wywiewają powietrze poza obudowę. Odpowiadając krótko, nikt by nie chciał chyba przy rozbudowanym LC, przy konfigu, który ma swój apetyt w kontekście odprowadzania ciepła, żarłoczności, że tak to określę, żeby przy niskich obrotach, a tutaj wiadomo, chodzi nam o ciszę, te ciepłe powietrze było zasysane z chłodnic i wpompowywane do konfigu, bo wtedy będziemy mieli... Wolno, spokojnie, tworzymy poduszkę powietrzną bezpośrednio na VRM-ie płyty głównej. Tak umierały ogromne ilości płyt Threadripperów, tak umierały płyty i9 od firm polskich głównego nurtu, które tak to montowały, bo firmy głównego nurtu produkujące IO pokazywały, że tak należy zainstalować wentylatory. A to jest ogromny błąd i w ten sposób podgrzewa się wnętrze komponentów. Często ludzie mówią, że bo będzie się kurzyć. No troszkę może się tam zakurzy więcej, ale przecież o komputery trzeba dbać tak czy inaczej, a priorytetem jest cisza, wydajność i bezpieczeństwo, tak żeby nie zagrzać nic. Dokładnie, to jest jeszcze jedna rzecz. Ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, taką dosyć ważną. Podstawowa kwestia. Budzicie komputer za 15 tysięcy złotych, w tym LC za 2,5 tysiąca złotych. Jeśli naprawdę uważacie, że nie stać Was na urządzenie za 70 zł, które popycha powietrze, lub, że tak powiem, dmuchawę warsztatową za 116 zł, która de facto w 3 minuty wyczyści Wam co 6 miesięcy całość stacji i będziecie mieli prawie jak nówkę sztukę, to jest zły sposób myślenia. Poświęcić to, że zbudowało się LC właśnie do tego, żeby mieć ciszę i wydajność, względem tego, że no nie chce mi się tego czyścić raz na pół roku. Kwestia jest taka, odpowiem wprost. Moje stacje, wszystkie na LC, nie mają żadnych filtrów na wylotach z chłodnic. Są bezczelnie usuwane i nie dostaje ich klient. Dlaczego klient ich nie dostaje? Ja też w ogóle usuwam. Nie ma być filtrów. Sensu są te filtry układ, w tych wypadkach. Układ i komputer naprawdę można utrzymać w czystości, jak tylko się chce. I taki układ tak naprawdę jest bardzo szybko przeczyścić. Wręcz można dmuchnąć. Nawet niektórzy mają tak delikatny kurz w domu, nie mają żadnego gęstego, smolistego kurzu. Najgorszy jest kurz, powiedzmy to sobie szczerze, ze zwykłych papierosów.
Czyli kurz razem ze smołą nikotynową to jest najgorszy rodzaj kurzu, który się gromadzi. Albo jak ktoś ma bardzo duży smog w danej miejscowości, ja już parę razy czyściłem, to jest czarno wręcz. I to jest ciężkie do doczyszczenia. Ale to są komputery, które działały 4-5 lat, tak? A mówimy o tym, że co 6 miesięcy wziąć i nawet dmuchnąć, że tak powiem, drugą stroną odkurzacza na zewnątrz. Wynieść to na zewnątrz, wziąć, kurczę, odkurzacz i wylot odkurzacza przystawić do komputera. Dosłownie czasem tyle nie wystarczy, jest żeby problem. Słuchaj, tak. Ja przecież mam 3 pieski tutaj, 4 koty. No, jest duża powierzchnia, co prawda, u nas, natomiast no, kurzy się. No. Sprzątamy 2-3 razy w tygodniu regularnie, a w kąpie no, też sprzątam ze 2 razy w tygodniu, tak? Czyszczę, mi to sprawia przyjemność. Przy czym czyszczę nie dlatego, że muszę, tylko chcesz, bo lubię. Żeby to ładnie wyglądało. Tak, bo lubię popatrzeć, bo jestem pasjonatem, tak, żebym miał wszystko czyste. Nieraz jak dłużej zostawię, no to nie jest tak, że jestem zakurzony. No. No nie. To też nie ma co tego ale w nigdy sposób by się, demonizować. Zostawiłbyś kiedykolwiek swój komputer na, nie wiem, na 2 lata? Nie Żeby wyobrażam nie sobie, czyścić? żeby go zostawić, na, ja wiesz, na miesiąc nawet, nie? Bez czyszczenia. No nie, to ja się przyznaję bez bicia, że ja czyszczę swoją stację teraz, to ja mam wszystko na szybko w łączkach, rozpinam pompę, rozpinam te wszystkie rzeczy, wnoszę pompę z chłodnicą, przedmucham, wynoszę ławkę z tą chłodnicą i płytą, przedmucham i to jest wszystko, nie? No tak, na szybko w łączkach to jest też inna robota niż no na tak, hardtubach, no tak? tak, Wiadomo, natomiast także gdybym miał taką raczej. stację, ale ja miałem przecież komputer, który był akurat na powietrzu i był stał pod biurkiem, i on się strasznie kurzył. I to też było dosłownie dmuchnąć na niego Tak, no to nie jest przez problem, nie 4-5 jest minut problem. i wszystko jest załatwione. Jest cicho, wydajnie i bez problemu. Natomiast tak jak chcielibyśmy pewnie podsumować już. Tak, Tak? bo już ponad, chyba około 1,5 godziny gadamy. Fajnie się gada, ale czas chce posiedzieć przy Walhalli, dokładnie. Rajdy porobić, taki mamy plan. Ale to, co jest ważne, przede wszystkim musicie wiedzieć, po co robicie to LC. LC robicie po to, żeby było cicho i wydajnie, tak? To jest przede wszystkim cisza, wydajność i to jest główny cel. Jak ten cel osiągnąć? Ten cel osiągniemy przez odpowiednie dobranie komponentów tego LC do komponentów komputera, który chcemy kłodzić, czy stacji roboczej, którą chcemy kłodzić. Musimy je dobrać tak, żebyśmy mieli odpowiednią moc chłodzącą, żebyśmy naprawdę nie siedzieli w hałasie. To, co chcę powiedzieć, ja miałem straszny przypadek, gdzie kupiłem termaltejki z pięknymi LEDami, bo klient chciał śliczne LEDy i termaltejki mają bardzo ładnie świecące wentylatory. To trzeba przyznać. Polini? Te? Nie, nie. Coś Te, tam? Te, które się na same wentyle, same śmigła się ładnie, ładnie świecą. Pamiętasz model dokładnie? Nie pamiętam, no, ale mniejsza o to. Jest Ale w to filmiku, powiedz, o co chodzi. i o to chodziło, że te wentylatory do chłodnic się totalnie nie nadawały. No zero, nul. Kaput. Za niskie ciśnienie statyczne. Za niskie ciśnienie rozrzucały to tak naprawdę na boki, jak się przytknęło, w ogóle jak się przytknęło dłoń obok wentylatora, który był na chłodnicy, to się czuło nawiew na dłoń, więc to nie przepychało przez gęstą chłodnicę Havulapsa, to nie przepychało powietrza, więc to jest najważniejsze do tego, żebyśmy dobrali odpowiednio części, tak? Żebyśmy zrobili to zgodnie z tymi ideami, czyli wydajnie, chłodno, żeby wszystkie części były odpowiednio schłodzone. To, co mówiliśmy o wentylatorach. Wentylatory, dlaczego wentylatory wszystkie mają być na aut z chłodnicy? Żeby wewnętrzne części, czyli komponenty płyty głównej, się nie nagrzewały. Żeby na karcie graficznej, karta graficzna nie była podgrzewana. Jeśli zastosowaliśmy 3090 bez aktywnego backplate'u, tak? I mamy wszystkie wentylatory na chłodnicach na in, czyli do środka, no to w tym momencie podgrzewamy też backplate. To jest chyba jasne. Tutaj nie nawet mam... jeżeli byłby aktywny backplate, to i tak siłą rzeczy będzie miało miejsce podgrzewanie w środku. No oczywiście. Tak i tutaj leci nam gorące powietrze na VRM. Z przedniej chłodnicy leci nam gorące powietrze na ramy. Mamy wyższą parę stopni temperaturę ram. Nie jesteśmy w stanie podkręcić ram, bo mamy za wysokie temperatury. I potem mówimy, no... No, sypie nie się udało albo się. Ocenic nie daje, sprzęt wyżyłowany. Tak. A co właśnie dużo daje, bo też tutaj jeszcze zanim zakończymy, warto powiedzieć z naszej perspektywy, czym jest OC. OC to nie jest tylko regulacja na zasadzie zwiększyć mnożnik, zwiększyć napięcia, poustawiać pamięci, zwiększyć wydajność,
Tutaj chodzi o to, żeby zoptymalizować, oczywiście zwiększyć ten zakres wydajności procesora, zwiększyć podsystemu pamięci wydajność, zwiększyć wydajność karty graficznej, samych pamięci też platformy. To wszystko się oczywiście sumuje, że tak to określę, efekt synergii. Natomiast fenomenalnie ważna, kapitalnie ważna, wręcz fundamentalnie, nie fenomenalnie, tylko fundamentalnie, chociaż fenomenalnie też pasuje, jest to, jak się wyreguluje to napięciowo. Bo nie chodzi o to, żeby przestrzelić, na przykład dla wysokich taktowań, dowalić jakieś chore cepu, napięcie. Cepu, input, voltage, w ogóle, Bóg wie jaki. Można a naprawdę, potem... nawet w ogóle, słuchaj, idąc dalej, można wyregulować platformę nawet bez overclockingu, zostawić w zasadzie ustawienia fabryczne, ale poprawić napięcia względem tego, co dobiera płyta. A to i jest... masz w ogóle, słuchaj, zdecydowanie masz spadek temperatur po 15-20 stopni nawet. Dokładnie, tak? Dokładnie. Nawet to akurat jest dla tych, którzy słuchają, i robią czasami, że tak powiem, właśnie budżetowe konstrukcje na powietrzu. Tak. Macie bardzo ważną rzecz, którą powiedział Konrad, to jest to, przyjrzyjcie się temu, jak wygląda kwestia napięć. Napięcia w takich konstrukcjach, pamiętajcie, producent płyty głównej produkuje płytę główną w taki sposób, żeby odpaliła każdą sztukę. Nie wiem, czy wiecie, Asus ma sample prediction, czyli próbkuje, jaka to jest sztuka procesora i określi w granicach od 0 do 100 i jaka to jest jakość krzemu. Płyta główna ma za zadanie odpalić każdą taką sztukę i żeby działała stabilnie. W związku z czym tak naprawdę bardzo często te napięcia są przestrzelone i to grubo. Również w laptopach, to też wam mogę powiedzieć, bo regulowałem laptopy, również takie, które ludzie chcieli używać do renderowania. W laptopach procesory serii 8 i 9 były przestrzelone o, żeby wam nie skłamać, od 80 do 120 mV. 80 do 120 mV to jest 300 MHz więcej. Więc w tym momencie, zrzucając tak naprawdę, na przykład w Intel Extreme Utility, zrzucając i wymuszając niższe napięcie o 120 mV, można było uzyskać, że zamiast procesor nagle zaczynając i startując renderować, rozgrzewa się do 95 stopni, potem robi thermal throttling na chwilę i potem już zostaje na jakimś badziewnym taktowaniu 3 GHz, można było powiedzieć, dobra stary, leć sobie na 3,9 GHz, na wszystkich 6 rdzeniach naraz, tylko weź leć o 120 mV mniej. I co się okazywało? Procesor rozpędzał się do 75 stopni. Nigdy nie dochodził do 90 paru stopni. Nigdy nie włączał wentylatorów na... gdzie słychać to było w całym domu. Nie. Więc to jest bardzo ważna sprawa, żeby dopasować też napięcia. Jeżeli rzeczywiście robicie LC, to też jest ważna sprawa, żeby przeczytać sobie jakieś... Na bardzo wielu stronach są solucje, jak mniej więcej działają procesory, w jakim zakresie, gdzie by można było im obniżyć, gdzie odjąć, może czasami ustawić per core rdzenie. To jest oczywiście więcej roboty, natomiast to wymaga też miłości do tego, że jak robimy coś i chcemy coś zrobić dobrze i tak całkowicie, tak, i zrobić ten cały komputer z takim chłodzeniem i tak, żeby on nam działał cicho i fajnie, to rzeczywiście często i gęsto, tak jak Konrad powiedział, trzeba poświęcić czas na to, żeby wyregulować te napięcia. Te napięcia zawsze są przestrzelone. Jedyny przykład chyba, gdzie napięcia nie są przestrzelone, to są karty graficzne, które nie wiem na jakiej zasadzie, ale rzadko mają ewidentnie przestrzelone grubo napięcia. To jest nie więcej niż dosłownie 30-40 mV na... Karty pod tym względem są naprawdę dobrze projektowane, dobrze działają względem procesorów. Tylko, że to jest akurat projekt NVIDIA, tak? Na przykład ja się wypowiadam o NVIDIA i to NVIDIA, czyli GPU i sam chip GPU steruje napięciem. No nie mogą sobie pozwolić na takie rozstrzały, też ze względów bezpieczeństwa, żeby chipy nie padały, a weźmy pod uwagę, jak masz ileś różnych modeli procesorów, ileś różnych modeli pamięci, ileś różnych modeli płyt głównych, ileś różnych modeli zasilaczy, to zobacz, ile masz różnych możliwych kombinacji, dokładnie. Tak? Więc dlatego ma miejsce takie przestrzelanie napięć ze względu właśnie na zakres tolerancji stabilności bądź jej braku. Tak, o to chodzi. Stąd się to bierze, więc na przykład procek, który wymaga załóżmy 1,25 V do taktowań 4,8 na przykład, będzie na auto na tych 4,8 latał przy 1,35. Tak. Już
Tak. Będzie się grzało zdecydowanie bardziej. Większy pobór prądu. Bezsensowny hałas. Bezsensowny... Chłodzenie, na jakim tak. jest, że tak powiem, chłodzony. Czy to powietrze, czy IO, czy LC. A jeżeli chodzi o IO versus LC, też jeszcze można powiedzieć na zakończenie, dodam ciekawostkę. Jak akurat 10900K, jakie to są różnice? 10900K, bo to akurat sprawdzałem, ZSP 78, przyzwoita sztuka, kręcony na 5,2 przy 1,35V, Anker 50, Memki na 4000, CL16, 1616, tam Focy CO, Focy CSA 1,3V, Sandbench R20 zapętlony na 3600 sekund, czyli na godzinę, Procek bez offsetów AVX przy 5,2, przy tych takich taktach jak mówię, na LC jedna pompa D5, 360, 45 i 240, 45 chłodnice plus 5 litnych, bo litnych, o to chodzi, żeby były litne, Corsarze SP120, także Bench Table LC, które ja używam, zdecydowanie słabsze względem konfigów LC, jakie budujemy w kompach dla widzów, po to, żebym po prostu w momencie, kiedy reguluję tam platformę, to wiedział, że jeżeli to słabe dość LC radzi sobie dobrze, no to LC docelowe w kompie będzie radzić sobie jeszcze lepiej. No i co się okazuje, procek około 85 stopni max na najgorętszym rdzeniu po około godzinie. Ten sam, w tych samych warunkach przerzucony na IO, akurat Cooler Mastera ML360, niezłe IO. No duże. Tak, całkiem solidne IO, ale parę sekund, 100 stopni, shutdown. No restart nie, w sensie. Tak? Żeby uzyskać tę samą termalnie, około 85 stopni na najgorętszym rdzeniu, musiałem zjeżdżać na 4,8 i napięcie 1,25. No, zobacz, jak to jest różnica. Ale no, ja mogę powiedzieć tyle. Ja mogę powiedzieć, że osobiście chylę czoła przed firmą Cryorig i konstrukcją A80, gdzie tych A80 złożyłem i dziewiątek za A80-kami złożyłem, żeby nie oszukać, 200 kilkadziesiąt, 270 do 300. Gdzieś mi się dalej walają karty gwarancyjne, które po prostu Krajek już powiedział, że nieważne, oni po numerach będą sprawdzać. Więc mam pełno kart, które potem tnę i nimi smaruję procesory w tym momencie. Natomiast to było chłodzenie, które potrafiło utrzymać na 5 GHz, potrafiło utrzymać i97980XE, bo tam zimna płyta oraz pompa Aseteka była zarąbiście fajnie złożona i to jest cud miód orzeszki. Jedno, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że porównanie tego do jakiegokolwiek LC i do Mothershipa na przykład nie ma żadnego sensu z jednej prostej przyczyny. Moja żona jak wchodziła do kuchni, to mówiła, wyłącz tą wichurę. Dlaczego? Ławka była odwrócona wentylatorami 4M QF140 w stronę drzwi. I to popychało ogromne ilości powietrza i było ogromnie głośne, bo miało z 45 do 50 decybeli. Ale chłodziło efektywnie. Chłodziło efektywnie, chłodziło, ale kwestia jest taka, że jak teraz testowałem i97980XE i testowałem go z jedną chłodnicą HW Labs 360, trzy wentylatory i tam testowałem P12 i Fluktusy 12 120, i sprawdzałem to z D5 Inertia, no przykro mi, niestety nie ma porównania. P14 lub nawet i Fluktusy działały sobie cicho na z rzędu 28-30 dB z metra, czyli były średnio słyszalne na procku podkręconym do 5 GHz. To jest diametralna różnica w odbiorze tego, co się dzieje, koło czego siedzisz, tak? Więc możemy powiedzieć, że niektóre IO, bardzo wyjątkowo, Cryorigi to były wyjątek od wszystkiego w zasadzie, bo nie było nigdy lepszych IO, a powiem wam tak, że testowałem wszystkie Be Quiety, wszystko, co tam były, te FVGA, CLC, 280, WCLC. Eka Predatory testowałeś? Tak, tak, ale to Wardary to w ogóle, no. też nie ma problemu. Ace Barry, Alpha Kula, Arctiki testowałeś? Tak. Tak. No i Cryo najlepszy, tak? Cryo jest nie do podrąbania. Szczerze powiedziawszy, pierwszy Cryo kupiony 6 lat temu dalej siedzi w pudełku, bo od czasu do czasu go wyciągam i testuję sobie na nim. I jest to przyjemność patrzeć, jak ten układ dalej działa. I to było już używane chłodzenie, jak je kupiłem, bo to moje pierwsze tego typu. Więc i Icebeary 280, 360, no 420. No, nie chcę mówić, nawet nie wypowiadam się, bo akurat tam ze 100 pewnie z Icebearów to ze 3 padły.
bo tam się części plastikowe chyba w pompach wyrabiają i zaczynają zgrzytać, bo się zębatki przesuwają. W każdym razie, ale to i tak mało, bo to mówimy o procesorach rzędu właśnie 16-18 rdzeni Intela wysterowanych na od 4,5 na wszystkich rdzeniach do 4,2 na wszystkich rdzeniach, tak, gdzie mamy to, i tu mówimy 4,2 i AVX mamy w tym momencie 4 GHz, AVX 512. To jest w ogóle ogromna moc, to jest nieporównywalne do wszystkiego, co się, że tak powiem, rusza dookoła. To jest 370 W, to nie jest coś takiego normalnego. Ja rozumiem, że teraz są i9, 12900K, które dają w overclockingu na 5,3 370 W. Trochę to jest dla mnie No to wiesz, to dużo. moje 18-rdzeniowiec wyregulowany. Ja sobie zrobiłem przecież tak, że teraz jeden profil taki, długo przy tym siedziałem, bo porównywałem, zapisywałem sobie, który rdzeń, jak oddziałuje na który rdzeń termalnie i ustawiałem sobie niezależnie rdzenie, jeżeli chodzi o mnożnik i napięcia. Więc na przykład, jeżeli załóżmy rdzeń 3 ustawiłem na 5 GHz, to rdzeń 4 na przykład na 4,9. A jeżeli zrobiłem na odwrót, to też miałem różnice termalne. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Więc ja tu naprawdę długo siedziałem, ty to mnie nazywałeś psycholem w ogóle, No, no ale jesteś wysterowałem psycholem. sobie tak, że Pozytywnie, mam, ale tak, ale to tak, to jest trochę psychoza już. tak. Ale zrobiłem tak, że mam dwa rdzenie na 5 GHz, 8 rdzeni na 4,9, 5 rdzeni na 4,8, dwa rdzenie na 4,7 i jeden akurat Core 12 w wypadku tej sztuki. Tak swoją drogą w końcu też będę montował materiał taki wspólny z Piotrkiem, gdzie są testy deadplate'ów na magnitudzie. On zrobił od groma testów, ja też zrobiłem, on mi w ogóle redelidował procka, fenomenalnie to zrobił, także będzie fajny materiał z tego wszystkiego, ale też muszę to zmontować, także poczekajcie. W każdym razie Core 12 wybiło najbardziej, więc temu skurczybykowi dałem najmniejsze napięcie i 4,6 i efektywnie nie podgrzewa mi też rdzeni pobocznych, więc osiągnąłem 11 jakoś 400 w Cinebench R20 w multi, także naprawdę bardzo fajny wynik. Pewnie, A dla super. single 510, więc mi się zamyka tu platforma hybrydowa w tym wypadku. Wysoka wydajność w multi, w renderach i wysoka wydajność w grach, no bo on lata między 9900K a 10900K tak naprawdę. Bliżej mu 9900K No, i ile bierze kręconego. mocy? Ile? W pełnym overclockingu na takim profilu 390 W, gdzie co jest ciekawe, jak mu wrzucę 5 GHz na wszystkich rdzeniach 18, to zaledwie 410 W. Tylko, że to jest, wiesz, jakość krzemu, to jest procent SP104, tak? To wiesz, jak jest. Jakość krzemu jest taka, że inaczej tutaj to ta jakby specyfika energetyczno-termiczna działa, tak bym to określił. Więc to jest po prostu unikat, jest to wyjątek od reguły. Ale normalnie, na przykład, no załóżmy 400 W, liczmy także niewiele więcej niż 12900K. W tym wypadku, ale w grach z kolei, no to tam ze 130, 140, no to nie jest żaden problem, tak? Stąd, jeżeli planujecie overclocking kiedykolwiek 12900K, to odpowiedź jest jedna. Potrzebujecie niestety LC. Tak, Jak chcecie to to puścić jest. na chłodzeniu powietrznym, to nigdy nie osiągniecie takich wartości jak na wodzie, bo to jest po prostu nierealne i niemożliwe, żeby złapać ten Zgadza się. procesor w No turbo. teraz będę budować parę konfigów z 12900K, jeden właśnie na Apexie. 12900K będzie już selekcjonowany z SP95, także fajna sztuka na Maximusie 14 Extreme, także niebawem będą regulacje fajne, LC też konkretne, 480, 45, 360, 45 i 360, 45 z tego co pamiętam, także No, da dla radę. 3090 Strixa i 12900K na single loopie, przy czym akurat bardzo ważna rzecz, bo też często ludzie mówią, że na przykład po co przepłacać to dziwne też określenie, za taką płytę. Bo na przykład, no ten Maximus 14 Extreme za swoje stoi, tak? Ponad 5 koła. No ale wiadomo, no to też, no tak, no to są wiadomo, te płyty mają swoje ceny. Natomiast jak to wychodzi już, abstrahując też oczywiście od kwestii marży, jaką sobie firmy biorą za sprzęt, bo to też wiadomo, że oni zarabiają na tym i mogłoby to kosztować mniej, ale skoro stoi za tyle, no to stoi za tyle, tak? Ale jaka jest różnica? Tutaj to powiedzmy, między taką płytą, sekcją zasilania i możliwościami w ogóle regulacji takiej płyty względem na przykład płytki, a weźmy też w obozie Asusa, na przykład Strixa jakiegoś, a nie Strixa, przepraszam, Hero na przykład, tak? No generalnie raz, że precyzyjnie wyregulujesz napięcia, wyregulujesz napięcia dla procesora, dla pamięci, będziesz mieć stabilniejsze te napięcia, wyżej też wykręcisz memki same,
marginalnie, powiedzmy, nawet wyżej wykręcisz procka. Bo jeżeli masz tą samą sztukę, no to na tej płycie lepiej tego też procka wykręcisz na Xtreme. Ale dlaczego? Dlatego, że w ogóle jest potężniejsza sekcja zasilania, potężnie chłodzona, ty masz mniejszą temperaturę PCB wokół procesora, co ci się przekłada na wszelkie elementy i na pamięć RAM, i na kartę graficzną. Tak? Bo jeżeli... Ale jeszcze jedna kwestia, o której zapomniałeś powiedzieć. Że albo nie zdążyłem, ale mów. Najwyższe topowe modele, to ci wtrącę, mają przede wszystkim inny BIOS. A, to też jest inny BIOS i mają nie jeszcze... zdążyłem powiedzieć. I, no to tak, to mają okay. W tym BIOSie mają też ustawienie, co de facto 0,1 volta. Chociaż taki Hiro też ma. 0,01 volta. Hiro chyba też ma 0,01. Chyba ma 0,01, a nie 0,01. Nie bawiłem się na 390 i tak na przykład Encore, tak jak ty ustawiasz swoje rdzenie, to masz regulację do 0,01 volta. Tak. A na przykład płyta, którą ja stosowałem, i owszem, no przecież to nie do takiego overclockingu. Astrog Taichi, tak? Astrog Taichi, którą uwielbiałem do stacji roboczych za naprawdę dobre pieniądze, bardzo duża sekcja chłodzenia VRM, które było tam potrzebne, no to ona miała step co 0,1 volta. To nie dało się tak precyzyjnie wyregulować, tak? No to wiesz, to nawet analogicznie Aurusy Z490 czy Z390 Aurusy Master, a na Z390 też miałem Xtreme Aurusa, wiesz, topowy na Z390, no to tam był przeskok też co 0,5. 1,20, 1,25. Tak. W ogóle, tak. Kurde, co to ma być? A nie, że co 0,01, no, nie? A zobacz, bo tutaj przy takich precyzyjnych regulacjach to już robi ogromną różnicę. Robi. Termalnie to jest i energetycznie. 1,25, tak. A 1,20 to jest ogromna, tak, różnica. Ogromna. Tak? To jest, to więc... Także biosy też tak w ogóle, topowe płyty, no naprawdę, MSI-e, bardzo lubię płyty MSI-e i Asusa. No głównie na Asusach robimy, w zasadzie wszystkie konfigi pokazujemy na Asusach, ale na MSI-ach też będę chciał porobić, bo znaczy MSI, to znaczy MSI jest bardzo... Bardzo już różnorodną firmą. To sobie trzeba powiedzieć, tak, że samo X299 dla właśnie MSI, tak? Co to było? Carbon i było jeszcze jakiś Striker czy coś takiego? Pamiętam, no to, że te płyty strasznie jakieś, w ogóle tam limitów się nawet nie dało ściągać mocy. Nic tam nie było. Total, ale na przykład jedną z lepszych płyt w ogóle do 3-4 kart, no to był X-Power Gaming AC. To była płyta czołg. EATX, ogromna sekcja zasilania. No, wszystkie regulacje. Konstruktowi nierówny. Karta firma ma wpadki i ma naprawdę fajne konstrukcje. To nie jest wpadka, bo cena tych płyt była zupełnie różna. Mówimy o płycie za 900 i mówimy o płycie za 2300 zł. Ja nie mówię o tamtej płycie jako wpadce, ale mi chodzi o różne modele, już tam wiesz, uogólniając. Tak, no. Natomiast tak jak mówimy, to jest bardzo czasami... To znaczy Asus też miał płytę, która przecież nigdy nie powinna być stosowana do i9-7980XE, ani 7960XE. Strix chociażby. Strix pierwszy, tak? Strix tragedia. Strix drugi jest dobry. Strix drugi miał już heatpipe pomiędzy tylnym chłodzeniem VRM-u, tak? I 12-fazową sekcję zasilania, nabiew na wentylatory. A Strix E miał po prostu nic, tylko górne chłodzenie VRM i to przecież w ogóle nie wystarczało. A już nie przypominając w ogóle, że niektórzy taki procesor montowali na Prima. Asus no nie, Prime to była płyta, którą owszem, można było zastosować i zastosowałem do kilku, może kilkunastu konstrukcji max, ale do procesorów 7820. Do takich plocków to była dobra płyta. Do ośmiordzeniowców, to jest ale spoko płyta. Dziewiątek, ale tak? To jest właśnie to, o czym mówimy. Patrz, co dobierasz do siebie. To nie może być na tej zasadzie, że pasuje do siebie, że tak powiem, pasuje do siebie z godnością platformy. Tak, moi drodzy, na podstawie zgodności platformy to działają korporacje. Jakie korporacje? Mamy Della, mamy HP, mamy Lenovo i oni tak składają komputery. I potem ląduje się z takim procesorem na przykład 12-rdzeniowym z chłodzeniem, na które nawet nie można by w żaden sposób założyć wentylatora 8 cm. 8 cm. Mi przywożono już komputery i stacje robocze, zwłaszcza stacje robocze w ogóle stworzone pod renderowanie czy coś tych firm, gdzie to chłodzenie w ogóle, no
Nie wiem, co to mu reprezentowało. W ogóle to jest dla mnie do tej pory niepojęte, że ktoś mówi, że kupuje stację roboczą i kupuje stację roboczą od Della i mówi, że to jest stacja robocza, dlatego, że to się nazywa stacja robocza. To że coś się tak, nazywa pamiętam, stacja... jak jakiś gości kiedyś cisnął, że stacje robocze to są, bo to jest licencjonowane i tak dalej, a to, co ty robisz, to nie są stacje robocze. Tak. Ty robisz naprawdę dobry konfig, przemyślany, z głową pracujący, spełniający on założenia, że... zarabiający na siebie, a tamten, no to w ogóle co to jest, zobaczcie jakiś, nie? Ale... Przypominam wam, że kiedyś popełniłem taki blog pod tytułem Nie daj się nabić w Big ITL-kę. No, parafraza w butelkę, tak? Ale chodziło o co? W pewnym momencie w 2020 roku i 2019 roku Dell i HP proponowały autentycznie stacje robocze klientom, którzy się zgłaszali do renderowania na CPU, czyli w koronie, proponowali im stacje robocze z dwoma Xeonami Bronze. No już dwa procesory, tak? Dwa procesory, Xeony! Dwoma procesorami Intel Xeon Bronze, które miały taktować... Uwaga! Bo my tu mówiliśmy o taktowaniach 5 i 4 GHz. Te procesory miały taktowanie 1,8 GHz i nie miały HT. I ja czytałem korespondencję, którą przesłał mi mój klient, potem już klient ewidentnie, przesłał mi korespondencję z Dellem i Dell zaproponował mu dokładnie takie dwa procesory i z kartą Quadro do renderowania w koronie. Ja mu odpowiedziałem, że ja jestem w stanie tą platformę, którą proponuje Dell, przeskoczyć starą platformą 1366 z dwoma procesorami Xeon też, tylko sześciordzeniowymi. No, coś tu jest nie tak, tak? Więc ja mu zaproponowałem, przykro mi, kartę nieprofesjonalną 1060 i procesor 7960X, który tak jeden do jeden jakby porównywać, to był mniej więcej 8-9 razy szybszy niż w renderowaniu w koronie. No, autentycznie. Trzeba patrzeć, co się do siebie dobiera, po co się to kupuje. To jest bardzo ważne. Po co to robimy, po co to kupujemy. Co to znaczy dla mnie dobry komputer? Dla jednego, dla mojego taty dobry komputer to jest taki, który nie jest głośny, jak w ogóle chodzi w pokoju. Tatoś sobie odpali na nim czasami jakiś filmik z YouTube'a, jak ogląda jakiegoś innego piosenkarza. Swoje filmiki sobie na nim zmontuje, swoje filmiki sobie na nim oglądnie, przeglądnie strony internetowe i odpali sobie mail. I to jest dobry komputer dla mojego taty. Mój tata nie gra w najnowsze tytuły, w najnowsze gry. A co to znaczy dobry komputer dla jednego z moich klientów? To znaczy taki, który uciągnie Steam Racing i zarówno jak i Microsoft Flight Simulator. I no, to jest dla niego dobry komputer. Jaki? Taki, który nie będzie za głośny, nie będzie się ciął, będzie mógł cały czas pracować i jego dwóch synów i on na zmianę mogą sobie na nim grać. To jest dla niego dobry komputer. No to taki komputer to już jest niestety 3080 Ti na wodzie razem z dużym, potężnym, fajnym prockiem 10900K, tak? To jest dla nich dobry komputer. No, każdy ma inne no, tak, wymagania. Tak, to jeszcze ale... rozszerzę akurat, a chyba, że chcesz dokończyć. Nie. No. To rozszerzę, tak jak Zagon budujemy kompy właśnie w ramach Extreme Hardware, to... też ludzie bardzo stawiają na to, że oni mi mówią często, że w ogóle, w zasadzie często, zawsze, że oni podziwiają te komputery. Siedzą w domu, wgapiają się w te komputery. Tak, wgapiają się, świetne. Po prostu jarają się. No ja to rozumiem. Zawsze jak przyjeżdżają, się patrzą, kurczę, no to jest mega radochę, bo tyle serca się w to wkłada i kiedy człowiek odbiera taki sprzęt, no to po prostu, tym bardziej, że my to personalizujemy bezpośrednio pod zajawki, pasje ludzi, jakieś indywidualne, jaki jest wystrój wnętrza, w którym komputer stoi, jaki jest kolor ścian i tak dalej. Także wiesz, wszystko jest po prostu spersonalizowane. Obgadujemy każdy możliwy szczegół i komputery są szyte na miarę. I po prostu to jest właśnie to, nie? Dobry komputer, każdy, tak jak powiedziałeś, to jest dla każdego coś innego. Dokładnie. Jeden potrzebuje tego, inny czegoś innego. No nic, chyba będziemy powoli kończyć, bo już blisko 2 godziny nabijamy. Dokładnie. Także tak swoją drogą do twojego kanału zostawię link w opisie. Dziękuję. I też, a proszę bardzo, słuchaczy też zapraszam na Piotrka kanał, subskrybujcie, żeby jak najwięcej tam osób trafiło, bo fajne Piotrek materiały robi, takie specjalistyczne a propos testów też stacji roboczych, no różne ciekawostki a propos też testów chłodzeń, bloków, dużo konkretów, więc polecam. Zostawię też w linku
link. Zostawię w opisie link do Dead Stara, o którym tutaj wspominaliśmy, i Mothershipa dla tych, którzy zobaczą pierwszy raz, albo dla niektórych, którzy widzieli już wcześniej, a mogą sobie przypomnieć, ale wspólny materiał właśnie z Piotrkiem odnośnie Dead Stara, odnośnie Mothershipa, także jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału Piotra, odwiedzania go, zostawiania komentarzy, bo też chłop dobrą robotę robi i naprawdę warto się zapoznać, tak? Przepraszamy, że nie żartujemy, że będziemy wozić komputer na taczkach. No nie. I nie wiemy, jak to no przebyć. No. Nie, takich żartów nie ustawiamy sobie, bo niestety. Za ciężkie te komputery jakieś. Chociaż, wiesz, nie trzeba stale zlewać cieczy, żeby przewozić komputer. Nie, ja wysyłałem do Irlandii, do Szwecji. Wszystkie komputery. Trzeba porządnie je złożyć. U nas jest tak, że ludzie odbierają komputery zawsze osobiście, bo nigdy nie wysyłamy kurierem, no nie mam zaufania do kurierów. I nigdy jeszcze, ja w ogóle powiem taką ciekawostkę, ja o tym opowiem dokładniej może w materiale poświęconym omówieniu Fangorna, ale powiem tak, zawsze, mimo tego, że mam niesamowicie restrykcyjne podejście do testowania szczelności układów, do testowania w ogóle trwałości tego wszystkiego. Ty masz przede wszystkim na hardtubach. Tak, ale co chcę powiedzieć, to zawsze miałem taką traumę trochę jakąś, taką, no nie traumę, bo trauma się bierze z czegoś, to nie było jakby powodu, tylko uprzedzenie, tak. Uprzedzenie, że kurde, no stres, dobra, czy ten komputer dojedzie w całości, bo na przykład no, ludzie biorą 400-500 kilometrów, jadą z takim komputerem do domu, wiadomo, autostrada, jakieś wertepy i tak dalej. I nigdy nie było żadnych problemów, ale zawsze jakiś miałem taki stresik. I słuchajcie, jak klienci, których zresztą tak swoją drogą serdecznie pozdrawiam, nie sądzę, żeby słuchali obydwoje, może chociaż Tomek będzie słuchał, jak chcesz, to Tomku cię pozdrawiam serdecznie tego podcastu, chodzi mi o to, że może go słuchać. Kiedy go odbierali, kiedy już zobaczyli wydajność, pocieszyli się wyglądem, majestatem, ogromem tego kompa, bo komp naprawdę ogromny, około 80 kilo bydle waży w ogóle, no to w momencie, kiedy został wyjęty z drewnianej obudowy, z tego segmentu drewnianego, mieli go wziąć w ręce, Tomek z narzeczoną jego, z tego co pamiętam, no to ja nie zdążyłem nawet powiedzieć nie, już zacząłem krzyczeć nie bierzcie tego. Oni go wzięli i wyobraźcie sobie, że komp warty około 70 tysięcy złotych, stacja renderująca, stacja ogromna, workstation, stacja robocza, już zmęczony jestem, stacja robocza ogromna, walnęła im na ziemię z metra wysokości. Dźwięk był taki w ogóle, bo tam jeszcze Agnieszce upadła miska, która była ze śrubkami i był dźwięk w ogóle taki, jakby tam szkło się jakieś biło. Oni tak patrzą, ja już zawał, oni obydwoje biali i my sobie myślimy, nie, i od razu wizja, ile pracy w to było włożone i tak dalej. Ale tak patrzymy, on się wywalił na bok w ogóle, oni już prawie płaczą, ja już mówię, no kurna, ale lipa, podnoszę tego kompa, ten się stawiam, patrzę, kurna, wszystko okej. Okay. Odpalamy. Wszystko okej. Okay. No czołg, a oni, Jezu, komputer z nas, opancernik. I słuchajcie, no taka sytuacja, no rzucili, spadł im komp taki na ziemię, z własnej winy. Nic się nie stało, nawet się w ogóle w obudowie nic nie odprysnęło, w ogóle Rejantek Eris, czołg też, też ciekawie, że w ogóle żadnej ryski nawet nie było. No a LC ani kropli nie uroiło, nie uroniło. Odpaliśmy od razu kompa, render, wszystko, dobra, lata, renderuje, grafa, wszystko działa. No i od tamtej pory nie mam żadnego strachu, że komputery, które robimy, jakkolwiek mogą w podróży się rozlać, tak? No Tomasz mi mówił, że pierwsze 2-3 tygodnie to on jeszcze tam sprawdzał z latareczką, ciągle zaglądał, czy się nic nie wydobywa. Mówi, nie no, kurna, czołg żeście zrobili. I to jest właśnie to, jak coś robić, to mega konkretnie. Zawsze sprawdzać, więcej czasu na to poświęcić trzeba, ale nie można sobie pozwolić na błędy. Także no tobie akurat Piotr też opowiedz swoją sytuację, może o tym, to widziałem filmik, jak tam krzyczał na kuriera, że to jest stacja robocza, co ty robisz? No, co się stało? I też wszystko w porządku z stacją. Tak, ale to kurier rzucił paczkę, kurde. Tak, no, zrzucił ją 3 razy. Nie, przez ulicę rzucił raz, następnie trawnik rzucił 2 razy, a 3 raz z metra rzucił. Klientom pokazałeś. Worek ziemniaku. Masakra. No, więc ale nie. Stacja doszła do klientów, kurier ją w ogóle chyba zrzucił jeszcze raz, musiał zrzucić ją do góry nogami. Czekaj, czy w piłkę nie grali na sportowni? Nie wiem, no raczej nie, 31-kilową stacją nie grali w piłkę, ale może, rzucali ale może sobie rzucali. W każdym razie rzeczywiście, ja go pytałem, czy jest mu potrzebna pomoc, on powiedział, że nie, bo akurat wózek był w piwnicy. On ostatnio chodził z wózkiem, ale nie wziął swojego wózka. Ja mówię, wózek jest w piwnicy.
ale potrzebujesz mojej pomocy? I byłem gotowy ubrać kurtkę i wyjść. On mówi, nie. On z tym nie rzucił tą stacją 3 razy. Powiem wam tak, oderwała się, pompa była przyczepiona do wentylatora. Wentylator z pompą się oderwał. Chłodnica górna, przednia się przesunęła do góry, bo ją rzucili do góry nogami. Nie uroniła się ani kropelka. To też uważam, że jest troszeczkę wynikiem tego, że tym razem, bo te wszystkie stacje duże są składane na torksach. Torksy są szersze, jeśli o to chodzi, bo torksy EK to są te większe takie złączki, tak? Tam wszystko było na torksach, więc no, szarpnęło to konkretnie. Poczekaj, chodzi ci o torkiu. Torkiu? Torkiu, nie torks, tylko EK torkiu. Jest to, może seria to... soft tak, i hardtu. Tak. Ja też używam. Tak, bardzo, no, dobre, bardzo dobrze wykonane są. One są bardzo szerokie rzeczywiście. Nie są cudowne w montażu. To sobie umówmy się od razu. Te HDC są spoko, naprawdę. A zamontowanie i dwóch takich torki w pompie, no to jest raczej bez rękawiczek z gumową. Tak, to, jeżeli chodzi to o to, to żną ręce. Te HDC też żną ręce. Tak, no, straszne są. Pod tym względem to jest rzeczywiście tak, że one są bardzo ładnie wykonane, ale ten. Natomiast rzeczywiście, no jak się buduje porządnie LC, na porządnych komponentach, rzeczywiście się nie szczędzi i wie się, po co się to robi. Stacja doszła, przykręcili wentylator z pompą, obniżyli przednią chłodnicę, w związku z tym oczywiście też. No i stacja działa i mówią, że renderuje jak szalona, zadowoleni, super. Słuchaj, podsumowując, reklamacja poszła, swoimi kompami można rzucać. No nie. Oczywiście lepiej tego nie robić, ale to już ale tak jak, żartem, tak, serio. Jak, tak jak mówimy. No, tak. Testy balistyczne zaliczone. Zaliczone. No, ja też byłem przerażony, ja tam się darłem strasznie do tego kuriera, no, więc to ten. Natomiast no, już wiem, dlaczego też jak podchodziły stacje do Szwecji, do Irlandii, do Anglii, do Szkocji, to może no, dlaczego nic im nie było. No bo to po prostu jak są tak poskładane na takich komponentach, to się chodzi. Nic nie dzieje. O to właśnie chodzi. No, natomiast no... Nie ma pozytywnie. Lekki. No dobra, słuchajcie, będziemy chyba kończyć. Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo czas sobie odpoczywać. Myślę, że połowa słuchaczy zasnęła. Nie, może 1%. Słuchaj, doszliśmy godzina 52, no to co, żeby skromnie było, skoro mamy godzinę 52 i tam 30 coś sekund, no to żeby wiele nie przedłużać, dociągamy do tych 13 godzin? Tak, niewiele zostało. Niewiele zostało, możemy zacząć. Moi drodzy. Podstawy overclockingu. No dobra, czyli podsumowując, do następnego. Do następnego. I bardzo fajnie się rozmawiało, także miło się gadało. Dzięki. A teraz idziemy. Trzymajcie się. Strzałeczkę. Pozdrowienia. Hej. Cześć.